Środa, 19 kwietnia, KS Poranki, dzisiaj w nowym zupełnie zestawieniu, ale mamy nadzieję, że przez te dwie godziny postaramy się chociaż troszeczkę wam uprzyjemnić czas. Maciej Buchwald. Przemek Rudzki. Nie mylić z Guido Buchwaldem, który był obrońcą, a Maciek postara się być napastnikiem, chociaż na naszym czacie trochę mnie to, Maciek, przeraziło, bo dzisiaj wstałem o 5:40 i zobaczyłem, że na czacie jest już 300 osób i poczułem na sobie taką bardzo dużą presję społeczną. Ludzie nie mogą spać po prostu. I dlatego od razu napisałem o tym do ciebie, żebyś też, żeby troszeczkę tej presji zrzucić na ciebie. Ale minutkę mieliśmy spóźnienia dosłownie i ludzie pisali do nas tutaj na czacie, że Maciek jest, że Koterski zaspał. To nie jest prawda. Rozumiem, że Koterski, to chodziło o to, że Maciek jest podobny do Michała Koterskiego. Maciek dzisiaj opowie o tym, jak kiedyś został pomylony z Michałem Koterskim i udzielił w jego imieniu wywiadu, co na pewno było rzeczą zabawną. Dzisiaj jest, moi drodzy, Dzień Czosnku, z tych świąt nietypowych. Także Narodowy Dzień Wywieszania Prania w Stanach Zjednoczonych. O tych świętach nie będziemy rozmawiać, natomiast chciałem wam powiedzieć, że energii na cały dzień dodaje nam herbata Lipton Yellow Label, którą tutaj się raczymy od samego rana, rzecz jasna. Lipton to nasz partner, co zresztą widać na załączonym obrazku. Maćku, drogi, dzisiaj imieniny Cieszyrada. To jest bardzo ładne imię w ogóle, muszę ci powiedzieć. Cieszyrad, jest rad i się cieszy. Albo cieszy nas radą. W sensie, cieszy nas radzi radą. Nas czymś, co nam pomaga i nas to cieszy. Wspaniałe imię. Nie znam Cieszyrada niestety. Opowiedz mi, jak pomylono cię z Michałem Koterskim. No właśnie na festiwalu w Gdyni filmów fabularnych w roku 2006, po filmie Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, wychodzę sobie z sali i podbija do mnie, wydaje mi się, że to była ekipa TVP lokalnego, gdańskiego czy gdyńskiego, i mówią, czy trudno się grało u ojca? Ja mam takie, o co im chodzi, po czym się zorientowałem, no więc oczywiście korzystałem z tego i mówię, że słuchajcie, no trudne wyzwanie i tak dalej. I udzieliłem tego wywiadu, po czym wbiłem się jako on na bankiet dzięki temu. Byłem 20-letnim chłopakiem i nie miałem jakby żadnego filmu, wtedy po prostu jeździłem, oglądałem te filmy i później na bankiet wszedł Michał Koterski, mówiąc, że musiał wejść jako Buchwald. Taka była puenta tej historii. A, to bardzo dobra. Ja zastanawiałem się dzisiaj, jadąc do redakcji na nasz poranek, od kiedy się znamy, bo tak pomyślałem sobie, że wypada jednak przedstawić się widzom. Bo czasami, wiesz, wydaje nam się, że wszyscy nas znają. Chcesz odnieść się do tych komentarzy, kto to jest? A wcale nie, w ogóle nie ma takich komentarzy. Jest jeden bardzo duży komplement do ciebie, a mianowicie napisał jeden z naszych widzów, że wyglądasz jak piłkarz lat 80. Co jak dla ciebie, gościa, który lubi retro klimaty, to jest pewnie komplement. To być może przez fryzurę i ten t-shirt, ale przypomniałem sobie dzisiaj, jednak mózg jest dość sprawny o godzinie mniej więcej 6 rano, jadąc tutaj. Przypomniałem sobie, że pierwszy raz widziałem ciebie na stand-upie kilkanaście lat temu i to była w ogóle zabawna sytuacja, ponieważ po raz pierwszy ktoś rozpoznał mnie w miejscu publicznym. Ty miałeś taki sketch o komentatorach piłkarskich. Tak. I powiedziałeś tak: jako że jest z nami komentator piłkarski tutaj w tej sali, ja sobie pomyślałem, kurczę, to jest niemożliwe, żeby ktokolwiek mnie znał. I pomyślałem, że jest tam pewnie jakiś inny komentator, ale chodziło ci o mnie. I wtedy widziałem ciebie po raz pierwszy na tym występie. Maciek, gdyby ktoś oczywiście nie wiedział, skąd się Maciek tutaj wziął. Maciek jest stand-uperem, reżyserem. Właśnie kim bardziej dzisiaj jest? No, zdecydowanie reżyserem. Wiesz, ja już ta moja droga filmowa w zasadzie już po skończeniu Łodzi bardzo mocno osadza się na tym i bardzo dużo mi czasu zajmuje. W ogóle tak ty opowiedziałeś o tym występie, a potem te nasze losy też się splatały, no bo przecież robiłem teledysk, którym jesteś wymieniony przez Matę. Robiłeś jako teledysk Maty, jako dziennikarz. Tak. Znajmczekowany, ładnie mówi młodzież. Znajmczekowany, dokładnie, więc znowu się jakoś przecięliśmy. Ale nie, ta moja droga filmowa to jest mój taki wybór życiowy, zawodowy, natomiast oprócz tego improwizuję na scenie od prawie 20 lat, bo uwielbiam to robić i kocham, a na przykład na stand-up mam bardzo mało czasu, jakby świadomie już tą ścieżką podążam bardzo rzadko. Lubię to robić, natomiast nie mam po prostu już przestrzeni, bo jednak jak się na 100% zajmujesz czymś, to nie masz czasu na inne rzeczy. To nie jest tak, wiesz, że jesteś reżyserem, to możesz sobie przychodzić prowadzić poranek, wiesz, w kanale sportowym. Nie ma na to po prostu czasu, proszę państwa. Dlatego właśnie dzisiaj... Ale jestem też dziennikarzem z wykształcenia. Zanim poszedłem do szkoły filmowej, skończyłem dziennikarstwo, więc jak ktoś powie, co tutaj reżyser robi, mam na to papier. Tak, była śmieszna sytuacja na naszych zerówkach, bo zdradzę trochę kuchni, że mieliśmy zerówki, czyli takie programy do puszki, w których sprawdzaliśmy siebie w różnych duetach. I ja powiedziałem coś takiego, że dobrze jest, kiedy w każdym duecie jest jakiś dziennikarz, w naszym duecie
to ja będę dziennikarzem, na co Maciek mówi, ale ja mam wykształcenie dziennikarskie, co mnie trochę zaskoczyło, bo ja z kolei nie mam. Byłem na roku, tak jak ci mówiłem, z znanym dziennikarzem sportowym, Marcinem Doboszem, pozdrawiam. Tak, z Marcinem pracowałem w Przeglądzie Sportowym, zresztą cały czas tam jest. Z niespodzianek, to co dzisiaj dla was mamy, po raz pierwszy pojawi się, no nie, po raz drugi, bo wczoraj był pies Marshall, czyli człowiek, który wykonuje kawał dobrej roboty i jeździ do szpitali, do chorych dzieci. Pozdrawiamy serdecznie raz jeszcze. Tutaj wczoraj się pojawił na chwileczkę u chłopaków i u Kingi. Natomiast u nas dzisiaj będzie taki gość, którego pewnie większość z was kojarzy, zwłaszcza, że ostatnio ma bardzo dobry czas i filmowo, i serialowo, czyli Tomek Szuchart. Od 8.30 będziemy z Tomkiem. On jest teraz na... Nie bójmy się tego słowa, aktor wybitny. Aktor wybitny. Myślę, że też przede wszystkim bardzo fajna postać do tego, żeby sobie pogadać. A tematów będzie dzisiaj kilka ciekawych. Między innymi pogadamy z Maćkiem o filmowych remake'ach i pogadamy sobie o klubach, które mają śmieszne nazwy. Będą quizy, będą niespodzianki, będą łączenia. Natomiast wczoraj Maciek mecze Ligi Mistrzów. O Realu Madryt też pogadamy z Tomkiem Szuchardem, bo to jest... Niestety kibic Realu. Kibic Realu, więc ma bardzo dobry czas. Zresztą kibice Realu często mają dobry czas. A ja ciebie chciałem zapytać o tą imbę wokół Szymona Marciniaka, bo sędzia to jest taki zawód, w którym zawsze prędzej czy później popełnisz błąd. Ale największe pretensje są jednak, widzę, tak zaczynają być kierowane pod adresem VAR-u, tak, że nie pomógł Szymonowi Marciniakowi, no naszemu sędziemu najlepszemu. Niektórzy twierdzą, że jednemu z najlepszych arbitrów na świecie, na pewno w Europie. On miał w tym meczu utrzymać temperaturę i też tak się niefortunnie złożyło, że nie pomógł drużynie, w której gra Polak, więc wychodzi to trochę, że na obczyźnie Polak Polakowi wilkiem. No albo właśnie to świadczy o profesjonalizmie Szymona, że nie, wiesz, że nie jakby nie faworyzował tej drużyny, natomiast od początku było wiadomo, że ten mecz będzie trudny i chciałbym, żeby to było podkreślone, że Marcin jakby nie dostał tego meczu, gdyby nie był dobrym sędzią, bo wszyscy wiedzieli, że to będzie bardzo trudny mecz do sędziowania. Były 3 rzuty karne, 2 na 3 dobrze podyktowane, więc ta średnia nie jest zła. I faktycznie wydaje mi się, no tak jak ja widziałem tą sytuację, że to chyba nie jest tak łatwe do wyłapania i chyba jest trochę prawdy w tym, że VAR powinien mu w tym momencie pomóc i go przywołać do tego monitora, bo też temperatura i emocje były duże. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle szkoda mi tego Napoli w ogóle, bo z tych wszystkich ćwierćfinalistów to chyba była drużyna grająca najładniejszą piłkę i coś się zacięło w ogóle gdzieś tam od tego meczu z Milanem w lidze wysoko przegranego. Mają dużą przewagę, pewnie zdobędą to mistrzostwo, ale to był taki sezon, w którym się wydawało, że też ta Liga Mistrzów jest w zasięgu i taki smutny koniec tej pięknej przygody w tym sezonie. Ja widziałem taką statystykę wczoraj. Mam nadzieję, że ona jest prawdziwa, że nie nabrałem się tutaj na jakiś fake, ale wyglądało to źródło na dość solidne, statystyczne źródło rzutów karnych podyktowanych przez Szymona Marciniaka, że on w proporcji meczów, które prowadzi, ta liczba rzutów karnych jest bardzo wysoka, to jest jakieś 29%. I o czym to świadczy? Do czego zmierza ta... Nie, do niczego, tak chciałem po prostu powiedzieć coś. Nie boi się. Chciałem też powiedzieć ciekawostkę, jako że dzisiaj mamy takie zawsze nawiązania do tego, co się wydarzyło przed laty. Dzisiaj na przykład, mój drogi, jest rocznica. W 1984 roku oficjalnie zatwierdzono hymn Australii. Nareszcie. Nareszcie. Bardzo lepiej późno niż wcale. Australia to jest jedna z takich moich destynacji, takich marzeń, żeby tam kiedyś zawitać, pojawić się. Twoja jaka? Jeżeli na szybko musiałbym wybierać, to chyba Brazylia. Mojej żony marzeniem jest Japonia, więc myślę, że tam też pewnie zawitamy, ale ta Brazylia nie tylko z piłkarskich powodów, ale też takich krajobrazowych, natury i kultury w ogóle i muzyki, bardzo mi się marzy, bardzo bym chciał do Brazylii pojechać. Brazylię mogę ci akurat polecić. W 2005 roku byliśmy z człowiekiem, który tutaj w poniedziałki będzie siedział na moim miejscu, czyli z Krzyśkiem Stanowskim. Byliśmy na karnawale i naprawdę niewiele pamiętam z tego wyjazdu, ale było bardzo... Był udany. Było bardzo fajnie, natomiast muszę ci powiedzieć, a propos Australii i tego hymnu, to przypomniało mi się, że czytałem ostatnio taką historię, że tam jest 40 milionów kangurów w Australii. Jak wiemy, kangury, czasami są takie memy, że kangur się bije z człowiekiem i tak sobie pomyślałem, że gdyby kangury miały takie marzenie jak ja, tylko że odwrotnie, chciałby przyjechać wszystkie do Warszawy, to przeciętny mieszkaniec Warszawy musiałby się bić z 20 kangurami. Tak wynika z moich wyliczeń. O, proszę bardzo. Bardzo ciekawie poszła twoja wypowiedź od tego, jak powiedziałeś, że 40 milionów kangurów, bo myślałem, że tam będzie coś w stylu... Był taki pan pilot, słynny bywalec legendarnej knajpy Grażynka i on każdą wypowiedź zaczynał od: wiesz, ile jest lwów w Afryce? Ty mówiłeś: nie wiem, ja też nie, ale coś ci opowiem. I następowało coś zupełnie niezwiązanego, więc myślałem, że tak się odbierz, ale naprawdę rozkminiasz
ile osób musiał, z iloma kangurami musiałby się bić człowiek. No czasami takie rzeczy przed snem się pojawiają w mojej głowie. Dzisiaj urodziny obchodzi Rivaldo, 51. Niewiarygodne. Z czym ci się kojarzy Rivaldo? Mnie z pięknymi bramkami, bramka zdobyta kiedyś nożycami. Z Walencją chyba. Z Walencją, dokładnie, ale też tą niestety ohydną symulką, kiedy dostał w meczu z Turcją 2002 rok. A złapał się za twarz, tak? Tak, piłką dostał w jakieś udo czy coś. To w ogóle coś było nagle tak się... absurdalne. I czerwona kartka poszła chyba wtedy dla gracza reprezentacji Turcji. Nie, no Rivaldo mi się też kojarzy z tym, że chyba miał sztuczne zęby, z tego co pamiętam, bo dorastając w biedzie stracił wszystkie bardzo szybko. Wybitny zawodnik, no też jak powiedziałeś, że kończy 51 lat, to moja pierwsza myśl była taka, że jestem stary, ponieważ bardzo dobrze pamiętam czasy, kiedy Ronaldo był młody. Rivaldo, przepraszam, Rivaldo. Ronaldo też. Ale świetny zawodnik i taki też trudny do sklasyfikowania, bo on i jakoś taki ofensywny, środkowy, media punta się sprawdzał, i grał w ataku, i nawet w tym Milanie, gdzie już teoretycznie... Media punta, wjechały fachowe określenia. Si, senior. Jak w Milanie już teoretycznie to nie był jego prime, to też tam potrafił takie mecze właśnie z Barceloną, gdzie, nie wiem, hat-tricka strzelał, pamiętam, były takie, gdzie w pojedynkę ciągnął ten zespół. Znakomity piłkarz. I wtedy jak grali właśnie z Ronaldo, tym oryginalnym, prawdziwym Ronaldo, Luisem Nazario de Limą i z Ronaldinho w 2002, no to wspaniale się na to patrzył. 36. urodziny obchodzi Joe Hart, który kojarzy mi się tylko z jedną rzeczą. To było... Jak nakrzyczał na chłopca do podawania piłek? Nie, kojarzy mi się z historią, w której Tottenham przegrał chyba z Dinamem Zagrzeb na wyjeździe trójką, a jego team od mediów społecznościowych wrzucił wspaniały wieczór, wygrana, bo... I to była taka rozkmina w angielskiej prasie wtedy, że większość piłkarzy ma ten sam team do obsługi social mediów. I oni tam po prostu wrzucają jakieś randomowe rzeczy. No i ten biedny Joe Hart obudził się rano, patrzy, a tam ma z... kilka tysięcy powiadomień, że co to za bzdury w ogóle, przecież odpadliśmy. No tak czasami biedny się kończy, kiedy sam nie obsługujesz swoich mediów społecznościowych. A czy to jest tak, popraw mnie, jeżeli się pomyliłem, że on nie był jedną jakby z pierwszych ofiar rządów Guardioli w Manchesterze City? Czy on jeszcze tam był i Guardiola stwierdził, że potrzebuje bramkarza, który lepiej gra nogami? Guardiola stwierdził, to prawda, że potrzebuje bramkarza, który lepiej gra nogami, ale co ciekawe, przed tym momentem Joe Hart był naprawdę dużą postacią w Manchesterze City. No właśnie o tym mówię. Że i był dużą postacią też jakby no, dla reprezentacji Anglii. I od tego momentu, od momentu, kiedy Guardiola przejął Manchester City, właściwie możemy powiedzieć, że zaczął się taki wielki jego zjazd. James Franco, twoje skojarzenia, bo dzisiaj 45. urodziny. No właśnie, mamy tutaj napisane, że jest znany choćby z Disaster Artist i to bardzo fajnie, że to jest wymienione na pierwszym miejscu, bo będziemy później dzisiaj rozmawiać, tak jak powiedziałeś, o remake'ach, a w jakimś sensie Disaster Artist jest dziwnym rodzajem remake'u, bo jest to film o Tommym Wiseau, o filmie The Room, ale jednocześnie są tam odtworzone sceny z filmu The Room i Franco bardzo dobrze że głównego bohatera, można powiedzieć parodiuje, ale to byłoby umniejszające, bo on się w niego wciela moim zdaniem tak bardzo głęboko, więc jest to nie jest remake, ale w jakimś sensie są tam elementy remake'u, bo ten film jest odtwarzany. Myślę, że James Franco jest jednym z takich fajnych przykładów aktora, który nie bierze się za reżyserię z tego powodu, że nie wiem, potrzebuje jakiegoś prestiżu albo nowej funkcji, tylko naprawdę ma pomysły na te filmy i lubię gościa i lubię go z tych filmów Judda Apatowa i tej całej bandy. To jeszcze jedną rocznicę pewnego wydarzenia, które miało miejsce 12 lat temu, w 2011 roku chciałem ci podać. Fidel Castro zrezygnował z funkcji pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Kuby na rzecz swego brata, prezydenta Raula Castro. I tak trzeba się bawić. To jest prawdziwa sukcesja. Mam tu taką małą ciekawostkę, bo jak byłem na Kubie, to się dowiedziałem właśnie siedząc z takim panem, popijając Kuba Libre. Właśnie ja piłem Kuba Libre, a on powiedział, że Kubańczycy tego nie piją, a oni to nazywają, znowu słówko hiszpańskie wpadnie, mentira, czyli kłamstwo, ponieważ nie ma wolnej Kuby, więc nie zamawiają Kuba Libre, tylko zamawiają kłamstewko. Jak zamawiasz kłamstewko, dostajesz wolną Kubę. Czy możemy prosić naszych szacownych wydawców o cytat dnia? Bo zawsze staramy się przygotować dla was taki motywacyjny cytat dnia. Dzisiaj brzmi on następująco. Koniarek w tej sytuacji zachował się, jakby był w krzakach z butelką wina. Tylko zawsze martwi mnie to, że wy nie piszecie, z kogo kto to powiedział. Kto to powiedział? I ja nie rozumiem, czy to jest jakiś... Maciej Szczęsny dostaje tutaj od wydawcy na ucho podpowiedź. Tak trąciło mi to Wojciechem Łazarkiem. Tak, ja też pomyślałem o Łazarku. Od razu, ale muszę ci powiedzieć, że Marek Koniarek to jest człowiek, o którym chyba jest moja ulubiona przyśpiewka. Znasz tę przyśpiewkę? Bo są polskie przyśpiewki stadionowe. Oczywiście. I jest kilka takich przyśpiewek, które naprawdę
rozpalają nasze serce, rozgrzewają nasze serce. Podoba mi się w Anglii na przykład to, że jest ten banter taki, że kibice na bieżąco potrafią wymyślić coś na jakąś znaną melodię, żeby zdisować swoich przeciwników na innej trybunie. A ta przyśpiewka leciała tak. Nie ma pieczarek, wszystkie koniarek. Nie mogę użyć tego słowa. Ale to była pochwała, że był w stanie zrobić tyle pieczarek? Takie, no chyba to była pochwała, natomiast z tych legijnych przyśpiewek moja ulubiona, taka totalnie abstrakcyjna przyśpiewka to jest, ona dotyczy gościa, który często w kanale sportowym się pojawia, Marka Jóźwiaka. I leci tak. Marek, Marek Ju, Marek Jóźwiak. Hu, hu. Wspaniała przyśpiewka, ale bardzo fajna, a propos legijnych przyśpiewek, to od paru lat jest problem z wymienianiem nazwisk w słynnej pieśni. Dwie bramki Włodarczyk, tak, dwie Saganowski. Jest tłok, w pociągu jest tłok i nagle, kiedy dochodzi do momentu, i jeszcze pamiętam w dzieciństwie, że to było, że chyba w dzieciństwie wtedy to był Podbrożny, dwie bramki Podbrożny i dwie Sokołowski, mimo że o nich, nie wiem, czy oni się spotkali, bo Tomek Sokołowski był później, ale że były jakieś nazwiska w miarę ustalone, a potem na przez chwilę Radowicz, przez chwilę Kucharczyk, Saganowski też się tam znalazł. Włodarczyk, a teraz jest, i Saganowski to chyba była ostatnia taka... Chyba wersja taka oficjalna, a teraz jak dochodzi do tego momentu, to jest takie... I tak trzeba to jakoś przememłać ten fragment, bo nikt nie wie, kto tam się powinien pojawić. Maciek, zanim ten program powstał, obiecał, że będzie przygotowywał, kiedy będzie się tutaj pojawiał, jedenastki złożone z piłkarzy, którzy kręcą się wokół jednego zjawiska. I tak, znaczy z nazwisk, no, nie że ci piłkarze, tylko właściwie ich, więc to jest taki trochę cheesy zabieg, ale faktycznie z kolegami moimi, których pozdrawiam serdecznie, mamy zabawę, że układamy sobie specyficzne jedenastki Ekstraklasy i dzisiaj jedenastka spożywcza. Spożywka. Tu nazwijmy ją spożywką. FC Spożywka. I tutaj jedyny problem był taki, że nie ma w tym momencie w Ekstraklasie bramkarza, który by spełniał kryteria jakiegokolwiek spożywczego nazwiska, więc uznaliśmy, że pomidor, i można to interpretować dowolnie, czy nie mówimy, kto to jest, czy może pewien bramkarz, który uwielbiał takim sformułowaniem się posługiwać. Ewentualnie zamiast pomidora mógłby być jakiś losowy ogórek z Ekstraklasy, ale nie chcemy podoba, nikogo no bo, tak określać. No bo Artur Borut zawsze mówił pomidor i później w Kanal Plus, w Lidze Plus Ekstra był jeden... Czyli zdradziłeś się. Tak był jeden pomidor. Każdy mógł wziąć jednego pomidora, więc tutaj myślę, że to może być jakiś randomowy bramkarz Ekstraklasy, po prostu. I mamy tutaj aż trzy nazwiska z Legii właśnie. Grzybek, Paluszek, Pyrka, Kapustka, Pestka, Mak, Kisiel, Śliwa, Cebula, Rosołek, ale muszę ci powiedzieć, że podobała mi się wasza wczorajsza rozkmina z Pawłem na naszej grupie, już teraz jej nie odtworzę, dotycząca zamiany kogo? Cebuli z Rosołkiem? Tak, tak. Wydaje mi się, że jednak Rosołek powinien być ustawiony bardziej z przodu. Tak, tak, faktycznie, nie wziąłem tego pod uwagę. Ja muszę oddać Pawłowi honor, no bo jednak Marcin Cebula jest bardziej pomocnikiem, a Maciej Rosołek grywa również w ataku i na skrzydle, więc to ustawienie ma sens. Powiedziałeś, że masz fantastyczny sposób na przejście od tej jedenastki nazwisk spożywczych do dyskusji naszych o dziwnych nazwach klubów. Nie, chodziło o to, że mówiliśmy, że jest ranking zup powstał i że z tego, możemy przejść do jedzenia. Ja nie mam żadnego sposobu na przejście. Było już za późno. Zdecydowanie było już za późno. Aczkolwiek gdybyśmy znaleźli nazwę spożywczą jakiegoś klubu, to... Nie, no znalazłbyś Rosołek. Bardzo łatwe jest przejście. Do zup akurat, tak? Do zup, ale mówię, że teraz do tych dziwnych nazw piłkarskich, to musielibyśmy znaleźć, nie wiem, nagle jakiś, wiesz, nie wiem, Kalafior, często Stochowa, czy nie wiem, jakiś inny klub, który miałby w nazwie spożywcze, ale nie przychodzi mi do głowy w tym momencie. Może wydawcy znajdą nam klub. Wydawca mówi mi do ucha, pyta właściwie, czy chcemy quiz. Oczywiście, że chcemy. Każdy quiz z wielką chęcią przegramy, więc to czas na ten quiz. Który klub nigdy nie istniał? Borussia Boruja Kościelna, Gnojownik Kurzeszyn, Wiary Rzemiosło i Grunwald Padew Narodowa. No więc... Maciek, ja tobie będę oddawał zawsze palmę pierwszeństwa. Ty będziesz... Ja mam swój typ, który nie istniał i myślę, że to może być B, ponieważ sądzę, że mógł jacyś fani Borussii, na przykład z Dortmundu, w tej Borui nazwać się na cześć ich. Wiary Rzemiosło jest tak dziwne, że zakładam, że istnieje. Grunwald Padew Narodowa. Nie jestem pewien, ale obstawiam, że Gnojownik Kurzeszyn wygląda trochę na wymyślony żart i obstawię punkt B. Okej, okay, to ja postawię na D, bo i tak w tym konkursie niczego nie możemy wygrać, ani niczego nie możemy przegrać. Przegrać reputację możemy tylko.
O kurczę. No, widzisz? Jest... Wiary rzemiosło. No to bardzo gratuluję, że ktoś mnie wyprowadził w błąd tutaj z naszych wydawców. Mówiłem, wydawca wprowadził nas w błąd, tak, ale mówiłem od razu, że przegramy na pewno ten quiz. Przepraszam, ale Przemku, zwróć uwagę na hasło, na grafice, nasz jedyny gnojownik. To zestawienie wygląda... Ale w ogóle jaki piękny herb. Aż powiem ci szczerze, że pozazdrościłem. Taki właśnie trochę w stylu Dortmundu. Ale my też mamy ładny, tak, bardzo w stylu Dortmundu. Okej, okay. Poprosimy w takim razie następny. Który klub nigdy nie istniał? Replay of Czar. Skąd ty, Paweł, wziąłeś te kluby? Resowia, Cenowa, Bomba. Bardzo mi się podoba. Dezodorant, Potliwice i Santana Wielki. Dobra, nie wierzę w dezodorant Potliwice jednak mimo wszystko. To, że w nazwie jest pot i... Znaczy w nazwie miejscowości jest pot i dezodorant. Będę bardzo, bardzo zdziwiony, jeżeli dezodorant Potliwice. Nie, ja nie wierzę. Ja będę... Wiesz co? Przyjmę taką taktykę, że będę stawiał konsekwentnie na D. Może w końcu trafię. Santana Wielki Klincz. Wierzę w Santana. Wierzysz? Poprosimy o... A, mówiłem ci, zobacz. I Cenowa Bomba też istnieje? A, dobrze. Punkt. Nie ma dezodorantu. Nie istniał dezodorant, tak? Czyli ty trafiłeś. Trafiłem. No 1-0 dla ciebie. 4 mamy takie kluby. To poprosimy trzeci. Cenowa Bomba. Który klub nigdy nie istniał? Inter Gnojnica. A, B, Doładowani Nasielsk. C, Grom Różaniec. 7 nieopłotowani... 7, dlaczego powiedziałem 7? 7 zamiast D? D, nieopłotowani Bogucin. Chyba jeszcze się nie obudziłem do końca. Ja konsekwentnie na D. Ja tym razem jestem z tobą, jeżeli mogę to samo. Możesz. Nie wiem, co to jest za słowo nieopłotowani. W ogóle gdybyś teraz przyjął taką strategię i obstawiałbyś już tylko ten sam klub, to bym wygrał. To wygrasz, wiesz o tym. Nieopłotowani. Dzięki. Bogucin. Obaj mamy taki typ. Doładowani Nasielsk. Nigdy nie istniał. To ja poproszę o informację dodatkową, co oznacza nieopłotowani. Czy oni są tacy wolni, że są nieopłotowani? Albo jest nieogrodzone boisko po prostu. A, słyszę, na uchu, że mają boisko bez płotu. Tak? No, to dość logiczne. Bardzo logiczne. Doładowani na siebie. A doładowani tak dobrze brzmi. I ostatnia część naszego quizu. Tutti frutti rozpędziny. Huragan Konowały. Wolf całowanie, piękne. Magnat Trach Paryżewo. Jestem wielkim fanem tego klubu od dzisiaj. Ja myślę, że Wolf Całowanie jest, bo są takie... Chyba jechałem kiedyś przez miejscowość Całowanie, więc wierzę w to. Tutti frutti rozpędziny. Ja stawiam tym razem zmienię, wiesz? Ja na B. Ja myślę, że B wygląda troszeczkę generycznie. A ja na A postawię w takim razie, bo muszę spróbować z sobą nawiązać walkę. Proszę bardzo. Bo jest 1-0 dla ciebie, tak? Mogę wyciągnąć tylko remis. Ja stawiam na tutti frutti rozpędziny, że nie ma takiego klubu. Magnat Trach Paryżewo. D. Bardzo fajna nazwa. W sensie... Ale co znaczy? Nie wiem, nie mieli herbu chyba żadnej z tych drużyn i po prostu wzięli pierwszą grafikę. A Wolf Całowanie. A, według naszych wydawców Wolf Całowanie wygląda tak, powinien jak mieć taki herb w załączonym obrazku. Mamy, słuchajcie, mamy temat związany właśnie z... Takie przykłady zagraniczne, ale rozumiem, że to są przykłady zagraniczne klubów, które istnieją. Jesteś w stanie przeczytać tak. Nazwę, którą mamy z Nowej Zelandii? Poprosimy grafikę, bo chciałbym, żeby nasi widzowie to teraz zobaczyli. Jeśli ktoś byłby w stanie przeczytać tę nazwę nowozelandzkiego klubu, który zaczyna się od zwrotu Taumata, i na tym pewnie w skrócie byśmy skończyli, to jest dużo bardziej skomplikowane niż... nazwisko pana właściciela świętej pamięci Leicester City. Tak, się zastanawiam, jak kibice skandują, jeżeli masz dwusylabową drużynę, wiesz, tam Legia na przykład, to jak oni, ile trwa jednorazowe wymienienie nazwy przez kibiców, jednorazowy okrzyk? To się kończy pierwsza połowa, tak, zanim oni wymienią. Tak jak zgodnie z naszymi przypuszczeniami, skracają do Taumata FC. Są też inne ciekawe nazwy, na przykład, mój drogi, Insurance Management Bears, czyli Niedźwiedzia Ubezpieczalnia. To jest klub na Bahamach. Bardzo ładny zresztą herb mają. Jakaś pralnia pieniędzy chyba. Myślisz, że aż tak? No słuchaj, na Bahamach. No tak wygląda. Botswana Meat Commission FC, czyli Komisja do Spraw Mięsa Botswany FC. To jest kolejny taki klub. Za chwileczkę sobie zobaczymy. To jest piękna nazwa. Wyobrażasz sobie, że wracasz do domu i żona pyta coś taki smutny. Przegraliśmy z Komisją do Spraw Mięsa. To musi być dosyć przykre. Ale ładne logo. Bardzo, bardzo ładne herby. I ostatni klub to klub Zgany, tajemnicze krasnoludki z Cape Coast. A w herbie krab. No i właśnie, to jest pewnego rodzaju niekonsekwencja.
klub założony w 1939 roku. Musimy sobie tutaj powiedzieć, że nie jest to do końca zgodne z tym, co jest w nazwie klubu. Natomiast chciałem ciebie zapytać, czy ty się spotkałeś z jakąś dziwną nazwą klubu na swojej drodze życiowej? Klubu Polskiego. No na pewno spotkałem się z wieloma dziwnymi nazwami drużyn, biorąc udział, wiesz, w różnych turniejach, pucharach osiedlowych. Kiedyś na przykład na osiedlu Wyżyny dwukrotnie braliśmy udział z naszą drużyną i naraz Jerzy Engel w ogóle wręczał nagrody, pamiętam, co było dla nas dużym przeżyciem. I tam, tylko to jest trochę nie do końca może dobry przykład, bo tam sobie po prostu prywatnie wymyślano te nazwy, więc każdy jakieś tam drink teamy, takie wiadomo, śmieszne nazwy wymyślał, a czy z takim oficjalnym no jest sporo w Polsce, tylko że nie przebiję teraz tych, które nam chłopaki podali, bo były tak kuriozalne, ale jest na przykład ten Piasek Potworów, tak? Drużyna, dobrze mówię, sprawdźcie mi, że miejscowość się nazywa Potworów, a wydaje mi się, że drużyna nazywa się Piasek i Piasek Potworów jest przepiękną nazwą w połączeniu. Nie wiem, czy na pewno miejscowość jest Potworów, nie wiem, czy Piasek jest słuszny, ale jeżeli tak, to uwielbiam tę nazwę. Ona jest wspaniała. Mnie się zawsze podobają te nazwy, które oznaczają coś takiego, co jest groźne, typu huragan albo cyklon. Pamiętam z piłki juniorskiej, że był u nas taki klub Cyklon Rogoźnik. No ale potem tam pojechaliśmy i się okazało, że wygraliśmy 23-0, więc to nie było aż tak bardzo groźne. Natomiast nie było zbyt wielu, powiem ci szczerze, głupich, jakichś takich dziwnych nazw, a to dlatego, że w tym podokręgu śląskim, no to był tam Ruch Chorzów Juniorzy, GKS Katowice, MK Katowice, Rozwój Katowice, Zagłębie Sosnowiec, raczej Górnik Sierż. Ale Gwarek. Gwarek Zabrze, czyli kluby takie, których nazwy są dość powszechnie znane. Słuchajcie, chcieliby za 2 minuty, o ile nie okłamał mnie wydawca, będziemy mieli połączenie z człowiekiem, który jest wielkim fanem Interu, bo przecież Liga Mistrzów wciąż trwa i dzisiaj mamy nawet to połączenie, no to zamieniamy się w słuch. Inter Benfica dzisiaj i Bayern Monachium Manchester City. Nasz gość jest dość dobrze wam znany, bo nazywa się Paolo Cozza i jest wielkim fanem Interu Mediolan. A, tutaj, no bo ostatnio zmyliście mnie, ostatnio gość był na tym ekranie. Dzień dobry, witamy ciebie bardzo serdecznie, przepraszamy za tak wczesną porę. I to jest żart, który układałem sobie od 10 lat, kiedy już wtedy wiedziałem, że powstanie taki program i się z tobą połączymy. Wreszcie, jeśli chodzi o włoskie kluby, Europa da się lubić. Witam. Twój żart nie zastąpił. Inter dzisiaj gra z Benficą. To jest twój ukochany klub. To jest klub, który nosisz w sercu od wielu lat. No i można powiedzieć, że Serie A, jeśli chodzi o Europę, naprawdę mocno daje radę. Tak, no to wyjątkowo w tym roku tak się wydarzy. No. Wszystkie drużyny dobrze się sprawują. Więc ta włoska liga, która jest zawsze traktowana jako taka drugim rzędnym tym roku, no to w Europie wyjątkowo to mamy szansę. No. Czy dla kibica Interu fakt, że może zagrać za chwilę jego ukochany zespół przeciwko Milanowi, to jest najważniejsze wydarzenie? Nic ważniejszego jeszcze nie może zdarzyć w tym piłkarskim roku? No, jest koszmar. Koszmar? Dlaczego? Koszmar, to już było to 20 lat temu, jeszcze drugi raz po kilka lat. No to jest najgorszy tydzień, który może być. Adrenalina, no to nic więcej, ja już się stresuję z tym. No ale to dobre są wielkie mecze do oglądania i ten stres, bo one sprawiają, że coś zapamiętujemy z kibicowskiego życia, prawda? No niestety zależy od wyników, bo możesz dobrze pamiętać, albo może być taka rana, której trudno goić. Niestety właśnie 20 lat temu, no to w półfinału były 3 włoskie drużyny. Inter Milan jeden półfinał, niestety wygrał Milan, bo jeszcze wtedy no to bramki strzelone na wyjazd, no to się liczyły podwójne, czyli był 2 razy remis. No i ostatecznie no to Milan w finale Juventusem wygrał na rzut karny, więc gorzej być nie może, no.
Zobaczymy, zobaczymy w tym roku, ale wiesz, ja jeszcze, żeby rozmawiać o derby, no to poczekałbym chwileczkę, bo to dzisiaj mamy niezłe wyzwanie. Jeśli patrzysz jako fan włoskiej ligi na to, co się wydarzyło wczoraj, to jesteś zaskoczony jednak, że w dwumeczu Napoli z Milanem to Napoli odpadło, bo to jest taki zespół, którym my tutaj też w Polsce się zachwycamy bardzo często. Ale widać, jak czasami Ligi Mistrzów robi żarty, nie? Bo to generalnie patrząc na te dwie mecze, no, i na San Siro i wczoraj, no to dominacja Napoli była wyraźna, no. Ale czasami no to te detale, no to robią różnicę i tu wiele to jest sytuacji, no to niewykorzystane błędy indywidualne, żółte karne, niewykorzystane obydwoje strony. No to generalnie no to Neapolu też pokazywał, że jest lepszą drużyną, ale Milan ma wdel na właśnie ta Ligi Mistrzów. Znaczy, wczoraj pokazywał, jak można się bronić. No, bardzo dobrze, bardzo mądrze grali. I w tym momencie no to wynik jest taki, że nie zawsze drużyna, która jest w lepszym stanie, ma lepszy moment, no to wygrywa. Nie? To jest też dobry znak dla Interu, który słaby ostatnio gra, więc wszystko może się zdarzyć. Jak długo kibicujesz Interowi? Od którego roku, pamiętasz? Od kiedy się urodziłem. A powiedz, który Inter był twoim ulubionym Interem? Bo zawsze są lepsze i gorsze okresy w historii klubu. Który jest taki Inter top one dla ciebie, że wspominasz go z największym sentymentem? To wtedy, kiedy jeszcze nie były obcokrajowcy. Czyli wtedy 79-80 roku, kiedy Inter wygrał Liga, to był zespół z Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali, Altobelli, czyli 11 piłkarzy, ważne, wszyscy Włosi, bo to granice były zamknięte i bardzo dużo tej drużyny były piłkarzy wychowani w Interze, czyli której bardzo zależało. To jest właśnie to była drużyna, która naprawdę bardzo dobrze grała. Jeszcze następnego roku no to na Ligi Mistrzów, wtedy nazywane Coppa dei Campioni, aż do półfinału tam z Real Madrid powalczyli. No i to właśnie to. Ale jeszcze, kiedy były te Niemcy, te Mateusz, Breme, Klinsmann, to jest wielu tych. Ronaldo później, no to każda tej drużyny no to ma swoje uroki, ale ta pierwsza, ta która ja pamiętam, to jest ta, którą najbardziej kocham. Inter kojarzy się kibicom Legii, pewnie dość kiepsko, bo był taki dwumecz, pewnie pamiętasz, słynny dwumecz Legii z Interem, tak. Kiedy Legia prowadziła w Warszawie 3-1, ostatecznie wygrała 3-2 i o ile dobrze pamiętam, piłkarz o nazwisku Fana strzelił gola na 1-0 dla Interu, gola jak się okazało na wagę awansu, to jeden w ogóle z najlepszych dwumeczów, jeśli chodzi o polskie zespoły w europejskich pucharach. Pamiętasz te spotkania? Pamiętam, bo Fana nigdy nie strzelił bramki, jak wtedy, nie? Niefortunne dla Legii, nie? Tak, no to pamiętam, to wtedy Legia, no to była bardzo groźna drużyna. Pamiętam, że kiedy było losowanie, no to nie było wiadomo, kto awansuje. Nie? Bardzo dorównane mecze, nie? Więc tak, oczywiście pamiętam, ja wtedy nie przypuszczałem, że pewnego dnia będę mieszkał w Polsce. Nie? Ale... Jak się zostaje, powiedz tam na koniec, kibicem Interu, bo jak masz takie miasto, w którym masz do wyboru dwa naprawdę wielkie kluby, kluby, które i w Europie mają niesamowite osiągnięcia i oczywiście w lidze włoskiej, to to się dzieje pewnie jakoś albo z pokolenia na pokolenie, albo no właśnie, jak, regionalnie, dzielnicami, z czego to się bierze, z czego u ciebie to się wzięło? Rodzina, wujek, dziadek. Czyli ja, kiedy miałem 6 lat,
No to mi Dziadek zabrał na stadionie, kiedy Inter wygrał właśnie Liga. Był ten zespół, gdzie był Boninsegna, Giacinto Facchetti, czyli ta końcówka wielki Inter, czyli ta wielka drużyna, która lata 63 i 4 wygrał po dwa razy Ligi Mistrzów. Ja pamiętam, nie mogę zapomnieć, bo to wtedy dostałem od Giacinto Facchetti, bo ja stałem właśnie na trybunę za bramki. Nie? I wtedy nie były takie ogrodzenie, tak jak teraz. Dostałem w nosze piłki. I krew się zlało w ogóle. Ale wtedy no to Inter wygrał ligi, wygrając w Foggia 5-0. I potem ta cała impreza, jak małe dziecko, no to mi zostały te farby, te kolory. Oczywiście, wiesz, jak dziecko, no to dostajesz piluchy Interu, ubranie Interu, więc to nie ma jak zdradzić drużynę, no. Oczywiście potem, kiedy idziesz do szkoły, no to jest podzielone, są koledzy, którzy kibicują Inter, którzy kibicują Milan, zależy, które jest najbardziej sympatyczne lub antypatyczne, ale najbardziej chodzi o rodzinę, bo generalnie rodziców bardzo dbają, żeby dziecko wyrastało właśnie w zdrowiu. To powiedz nam jeszcze na koniec, czy przewidujesz jakąś przykrą niespodziankę dzisiaj wieczorem dla kibiców Interu, bo przed tym dwumeczem z Benficą dużo mówiło się o tym, że Benfica to jest taki zespół, który produkuje talenty, sprzedaje je za wielkie pieniądze, to jest zespół, który naprawdę jest w stanie pokazać się z dobrej strony w Europie, a przed rewanżem już te nastroje tak w Lizbonie nie są optymistyczne. Nie są optymistyczne, bo to oni się spodziewali może... Generalnie no to jest tak trochę jak przypadek jak Neapolu, nie? Neapoli, bo cały rok dobrze grają, jeszcze nie mieli taki spadek formy. I akurat wiesz, nie jest możliwe, że w sezonie równo dobrze grasz. No. Teraz ewidentnie no, mają taki pas nieszczęścia trochę, czasami tak się zdarza i może to jest ten moment, bo to generalnie no to też tutaj na pierwszym meczu detale robili różnicę, bo to mecz był dorównany. Ja jestem optymista, bo zaraz się pakuję do Mediolanu na mecz, więc szykuję się fajny wieczór, chociaż nerwowo, jak zawsze bywa w Interze, który notabene ostatnie trzy mecze u siebie przegrała, nie strzelam żadnej bramki. Więc no to się spodziewam bardzo nerwowy mecz, gdzie Inter stawia się bardzo defensywnie i czeka na jakieś kontratakę, a tu różnica może być, właśnie może robi San Siro. Liczę na stadion, które chcą rozbudzić, ja mam nadzieję, że tego się nie wydarzy, ale będzie nerwówka. I jeszcze gorsza nerwówka będzie, kiedy awansujemy i wtedy już moja głowa już po prostu synchronizuje na mecz z Milanem i więcej, nie będę robił nic więcej niż się martwić. Czym byłaby piłka nożna bez nerwówki? Paolo Cozza był waszym i naszym gościem. Dziękujemy tobie bardzo za to połączenie i życzymy jednak spokojnego wieczoru w Mediolanie, żeby to się wszystko skończyło szczęśliwie. Jeżeli się kończę nieszczęśliwe, już mam plan B, pojadę do restauracji na jakieś owoce morze i spróbuję jakoś tam goić te rany, ale mam nadzieję, że nie będę jadł. Czyli to jest sytuacja dla ciebie win-win. Paolo Cozza był waszym naszym gościem. Dziękujemy ślicznie za to połączenie. No ja zupełnie szczerze życzę dobrze, bo sympatyzuję z Interem, bo mam swój ulubiony Inter właśnie od tak sezonu 97-98 właściwie, ponieważ jednym z moich ulubionych piłkarzy był Yuri Dzhorkaeff i ta drużyna z Dzhorkaeffem, właśnie z Ronaldo, ze schodzącym trochę ze sceny Bergomim, z Javierem Zanettim, takim powiedzmy jego następcą jako kapitanem, nie potrafię znaleźć formy, ale wiadomo... Następcą w roli kapitana. O, dziękuję bardzo, następcą w roli kapitana, tam Benoît Caué, taki francuski piłkarz, no super grał ten Inter w Pucharze UEFA. On rok w rok był w finale. Raz wygrali, a raz chyba z Parmą, a raz przegrali z Schalke potem w karnych. Bardzo lubię tę drużynę. No i druga, jeszcze wracając do legendarnych Interów, to super był ten Inter José Mourinho z 2000.
10, kiedy oni zdobyli potrójną koronę i tam jacyś tacy piłkarze, co nigdy wcześniej ani później nie grali tak dobrze, typu, wiesz, Diego Milito, nie? Nagle czołowy napastnik Europy. Etona, skrzydle też się tam do fajnie. Ja nie chciałem mówić przy Paolo tego, ale jednak zawsze... Milan? Milan, tak, no zdecydowanie. No tamten Milan. Ostatnio gdzieś widziałem taki t-shirt w internecie, stylizowany na takich, no powiedzmy, trochę gangsterów, trochę takich cool gości, Van Basten, Rijkaard i Hulit. Zawsze jestem wierny temu trio. Drugi mecz, tu chyba też nie powinno być niespodzianki, Bayern kontra Manchester City. Chyba pozamiatana sprawa, co? No po tym, co się wydarzyło w pierwszym meczu, to byłoby to szokujące, użyję tego słowa, jeżeli by się tutaj odwróciła sytuacja. Nie wierzę w to i chyba tylko, i mówię to z bólem jako kibic Barcelony, chyba tylko Barcelona mogłaby to zrobić, tak jak zrobiła z Liverpoolem kiedyś, wypuścić taką szansę, no albo PSG, tak jak z Barceloną. Gdyby te drużyny były na miejscu City, to może, ale w tej sytuacji... Rozumiem. Jesteśmy tak kilka godzin przed kolejnymi rewanżowymi meczami Ligi Mistrzów. Widzimy 19 kwietnia, środa, oba spotkania oczywiście o 21:00 i tak typują eksperci z tej okazji, że dzisiaj mamy te mecze, nasi mecze typują eksperci naszego partnera, czyli Superbetu, Tomek Smokowski, Jurek Dudek i znany wszystkim i lubiany Sławek Peszko. No jak widać tutaj dość jednoznaczne są rozstrzygnięcia. Słuchajcie, przejdziemy sobie do tematu, którym dzisiaj się chcieliśmy zająć i tak fajnie później, myślę, płynnie przejdziemy sobie do rozmowy o tym temacie także z gościem, bo zostało nam akurat troszeczkę czasu do przyjścia Tomka Szucharda, który tutaj pojawi się o godzinie 8:30. Filmowe remake'i, czyli coś, co jest twoim absolutnie konikiem. Mam nadzieję, że się czegoś ciekawego... Czy nie do końca remake'i są moim konikiem, ale... No, ale film jest twoim konikiem, więc będziesz potrafił na pewno powiedzieć coś super ciekawego. My mamy z Maćkiem dla was przygotowanych top 5 remake'ów. Zaczniemy od twoich. Tak, ja w ogóle może zrobię tylko słowo wstępu, bo teraz właśnie ostatnio przetoczyła się fala jakichś takich komentarzy na temat tego, że ujawniono datę premiery Znachora. I było jakieś takie oburzenie, że jak właśnie robić remake tak legendarnego filmu, a prawda jest taka, że ten film z Bińczyckim, do którego ludzie się odnosili, też jest w jakimś sensie remake'iem, bo pierwszy Znachor był zrobiony, jeżeli się nie mylę, w 1937 roku i są to kolejne ekranizacje powieści. Myślę, że tak jak w teatrze możesz wystawiać Szekspira, interpretować go w nieskończoność, to możesz ekranizować książki, nie ma nic w tym złego. Inna sprawa jest, kiedy coś nie ma pierwowzoru literackiego i jest po prostu filmem i robienie tego jeszcze raz może być bardziej dyskusyjne. Wydaje mi się to bardzo jakby nietrafione, na przykład przy nowych wersjach wspaniałych, pięknych, mądrych animacji 2D, które się nie wiadomo po co zmienia na 3D i robi się lwy, które nie mają emocji na twarzach i jest jakiś National Geographic bez sensu. Natomiast wracając do listy, no to, bo tu mamy takie przykłady, gdzie to są ekranizacje, na przykład Duna, właśnie super po wersji Davida Lyncha z 1984 roku zobaczyć, jak Villeneuve się za to zabiera w roku 2021. Uważam, że te filmy są bardzo różne, ale obaj reżyserzy mają bardzo swój specyficzny styl wizualny, nie wartościując tego w tym momencie, ale to wydaje mi się naprawdę intrygujące, jeżeli możesz zobaczyć, jak jakiś jeden bardzo ciekawy artysta z wyrazistym stylem bierze jakąś książkę i w jaki sposób ją interpretuje i w którą stronę idzie, więc dlatego wskazałem jako jeden z moich ulubionych remake'ów Dune, bo super się bawiłem w kinie. Uważam, że ten film jest bardzo spektakularny pod względem wizualnym, bardzo ma intensywny, wciągający klimat i duży szacunek do tego filmu. Mucha, tak samo lubię ten film z 1958 roku, ale on jest taki dosyć, jakby to jak powiedziałeś, mówi młodzież, creepy i disturbing, ale kurczę, jednak co Cronenberg, to Cronenberg i ta jego wersja jest wspaniała. Więc znowu mamy reżysera z bardzo taką silną, autorską ręką, więc w takich przypadkach w ogóle dla mnie remake nie jest dobrym słowem, bo to jest po prostu jakaś autorska wypowiedź oryginalna danego twórcy. Ocean's Eleven, oryginalny z lat chyba 68, nie pamiętam, czy jakieś lata 60, no super, że tam był Frank Sinatra, też to jest fajna rozrywka, ale ta cała trylogia Soderberga, ja mogę oglądać w kółko, w sensie uważam, że to jest świetnie zrobiona rozrywka i bardzo lubię w Soderbergu to, że on robi swoje artystyczne kino, na którym nie zarabia pieniędzy, gdzie dostaje czasami złe recenzje, stawia wszystkie pieniądze, inwestuje, żeby nakręcić Solaris, który potem nikogo nie obchodzi,
a 60. Ocean's Eleven oryginał, okej, dziękuję, to jednak jak, żeby zarobić na te swoje artystyczne kino, kiedy robi kino komercyjne, to naprawdę robi je na poziomie. W sensie obsada i tempo Ocean's Eleven i następnych części jest ekstra. W sensie w najlepszym tego słowa znaczeniu świetna rozrywka. Dlatego też uważam, że to jest bardzo dobry remake. I co tam jeszcze wymieniłem na tej liście? Możecie mi przypomnieć? No, bo tych remake'ów jest sporo. A, mam ją tutaj. Sobą to. A, no i Blade Runner. Blade Runner to jest taki przykład trochę jak właśnie z tą Dune'ą, że znamy oryginał, który jest kultowy i dużo ludzi się może burzyć, że po co się w ogóle za to zabierać, że mamy wersję Ridleya Scotta, ale tu jest trochę taka też legitymacja tego remake'u w takim sensie, że nie jest to jednak remake, tylko kontynuacja, bo i postać Harrisona Forda nam łączy te filmy i to się dzieje w przyszłości. Myślę, że bardzo zgrabnie też znowu Villeneuve tutaj dał radę, znowu to jest imponujące wizualnie, no zdjęcia Rogera Deakinsa, który jest totalnym mistrzem i mi się wydaje, że też to jest trochę tak jak się rozmawia o sztucznym podziale na nową i starą szkołę, szkołę w hip-hopie, a po prostu czasy się zmieniają, wszystko może być spoko, tak trochę też to, że spodoba nam się nowy Blade Runner, nie znaczy, że to w jakiś sposób podważa wielkość pierwszego. Uważam, że to jest dobry, że to są właśnie przykłady odświeżania jakichś tytułów, nie w moim odczuciu, nie z powodów tylko jakichś merkantylnych, jak w przypadku właśnie filmów, które się robi jeszcze raz tylko po to, żeby to zmonetyzować, tylko jest to jakaś ciekawa propozycja artystyczna, więc wszystkie te 5 tytułów polecam. Człowiek Warga jest na naszym czacie i pisze, jak ten Buchwal się na filmach nie zna, najlepszy remake to Oldboy. Drogi człowieku Wargo, mamy go na przykładach nieudanych remake'ów. Tak, to ale w ogóle ja się zastanawiam jak, bo Oldboy oryginalny jest wybitnym filmem, jest arcydziełem filmowym, w sensie ten Oldboy Park Chan-wooka i ja nie wiem jak taki uznany, dobry reżyser jak Spike Lee, w ogóle po co on się za to zabiera? Jakby to jest moim zdaniem z góry skazane na porażkę, odtwarzanie takiego filmu i to jest bez sensu i szkoda Spike'a Lee do czegoś takiego. Mamy jeszcze, to wiesz co, to zanim przejdziemy do mojego rankingu, staram się odwlec ten moment, żeby o tym za dużo nie mówić. Psychol z Julianne Moore i Viggo Mortensenem to jest kolejny nieudany remake, a także Ghostbusters. Wersja z kobietami. To są te dwa. Brutalnie zabrzmiało. No, znaczy, no, bo łatwiej, no wiem. Łatwiej jest przedstawić, o co chodzi, prawda? Żeby rozróżnić te dwie wersje. Tutaj grają mężczyźni, tutaj grają kobiety i nie chodzi o to, rozumiem, że ona jest gorsza, dlatego że grają tam kobiety. Nie, oczywiście, że nie, ale wydaje mi się, że to jest właśnie. Że to jest, że to jest na niepotrzebne. Siłę. Znaczy, tak? Że to jest na, jakby. Że czemu nie zrobić oryginalnego filmu o supergrupie kobiet, które robią jakieś rzeczy, a tylko po prostu wymieniać to. No, ten film jest bardzo bolesny do oglądania. On jest bardzo niedobry. Jest bardzo, bardzo zły. No dobra, to ja sobie zrobiłem takie remake'i, wiesz, według, nie mam takiej wiedzy o filmie i nie będę się z tobą ścigał na tą wiedzę. W ogóle zawsze jak się nam wydaje, że się na czymś znamy, a później się spotykamy z kimś, kto się na tym naprawdę zna, to. No ale wiesz, ja też nie jestem filmoznawcą, więc jakby czasami mogę to też totalnie wpaść na minę, że. Ale możemy założyć śmiało, że obejrzałeś więcej filmów w życiu niż ja. Moje remake'i. Ja na pierwszym miejscu dałem serial The Killing, bo zawsze jest taka rozkmina, który serial. Jakby ta opcja antymainstreamowa mówi skandynawskie seriale. Nie ma to jak skandynawskie seriale. To jest w ogóle najlepsza rzecz, jaka może się zdarzyć kryminałom na przykład. A ja obejrzałem sobie tą skandynawską wersję The Killing i obejrzałem sobie amerykańską wersję i dużo bardziej podobała mi się amerykańska wersja Who Killed Rosie Larsen. Jeśli ktoś tego serialu nie oglądał, to naprawdę gorąco, gorąco polecam. To nie jest serial najnowszy, bo on leciał w latach 2011-2014. Znakomity jest klimat tego serialu w tej amerykańskiej wersji. Taki cały czas granat, szarość, czerń, padający deszcz. O ile pamiętam dobrze, to było Toronto albo Vancouver. Nie jestem teraz pewien. No i co, z tych innych rzeczy, które tutaj jeszcze wrzuciłem, to jest. Podam drugi przykład, taki skrajny, czyli mój przyjaciel Hachiko. Hachiko ja tak podałem w skrócie, ale to był japoński film o gościu, który. Ja w ogóle nie znam tego filmu. Nie znasz tego filmu? To jest. A, widzę Lasse Hallströma. Z tym się wiąże ciekawa historia, bo to jest historia, która opowiada o. No nie da się opowiedzieć o tym filmie bez spoilera. Jest to historia, która opowiada o profesorze uniwersyteckim z Tokio, który mieszka pod Tokio. Ma psa właśnie rasy Akita, psa, którego właściwie nikt nie chce, ale on go znajduje i się nim postanawia zaopiekować i ten pies codziennie odprowadza go na dworzec. Okay. Kiedy ten profesor dostaje zawału serca w trakcie zajęć, nie wraca do domu, ponieważ umiera, ten pies czeka na niego przez ileś tam kolejnych lat,
na tym... Jakiś taki wyciskacz łez. Bardzo wyciskacz łez i kiedyś była taka historia, że Marcin Rosłoń leciał na święta Bożego Narodzenia do Łukasza Fabiańskiego i pyta się mnie, czy mogę jakieś im polecić filmy. To jeszcze był czas wypożyczalni. Już chyba DVD. I poszli do wypożyczalni to i wypożyczyli sobie ten film, no i skończyło się to w morzu łez. No bo obaj są też wielkimi fanami. Ale to w wersji z Richardem Gearem, on też w Tokio jest profesorem? Czy tak, Richard Gear jest profesorem i naprawdę... Ale też w Tokio? Nie, w Stanach. Właśnie, bardzo dobrze gra, dźwiga na sobie tę rolę i tę relację z psem. To jest bardzo trudna rasa psów w ogóle, jeśli chodzi o tresurę. Jakby też w tym filmie fajnie jest to pokazane. To musiała być masakra, kręcenie tego filmu, bo w ogóle trudno się kręci ze zwierzętami filmu, a co dopiero jak mówisz z psem, który jest trudny do tresury. Znaczy, ten pies jest trochę taką jakby... Współczuję. Jest bardzo mocną indywidualnością wśród wszystkich ras psów i to też chodzi o to, że trudno jest się z nim zaprzyjaźnić, ale temu profesorowi się udaje. No, pewnie miał, wiesz, większą przyczepę od Richarda Geara, jak był taką wielką większym gwiazdorem był i tutaj pies. Jeszcze... Spóźniał się na plan. Z remake'ów 12 małp z 95 roku, ponieważ pierwotnie ten film był chyba krótkim metrażem jakimś francuskim, ja sobie to kiedyś sprawdzałem. Tak, nie wymówię tej nazwy, ponieważ nie znam dobrze francuskiego, więc nie będę się kompromitował, ale 12 małp to myślę, że jest ważny film jednak. Bruce Willis, Brad Pitt. W ogóle każdy film Terry'ego Gilliama bardzo, mniej czy bardziej bardzo, bardzo jest ciekawy i myślę, że on, że w ogóle to jest wspaniałe, że gościu, który, wiesz, był członkiem Monty Pythona, wspaniałej grupy, bardzo określonej estetyce, w swojej twórczości jednak był też bardzo, bardzo autorski. Nie robił takich filmów, jak robił z Monty Pythonem, tylko każdy z nich był inny, ciekawy. No, kurczę, Brazil. Co to jest za kino? Polecamy filmy Terry'ego Gilliama. Mamy tutaj cytat jeszcze z Tomasza Raczka, który odnosi się do remake'ów. Nie ma pomysłu na nowe historie, mówi znany krytyk filmowy. Dostajemy reedycje filmów, które były już ileś razy realizowane, filmuje się komiksy, gry komputerowe, The Last of Us to jest ostatni przykład, a to przecież zjadanie własnego ogona, kotlet mielony, już raz zostało to zrobione, zrealizowane, film bierze to po raz wtóry, żeby zarobić na czymś, co było przygotowane dla innej sztuki. Chyba nie do końca się z tym zgodzimy. Ja się nie do końca zgadzam, bo wydaje mi się, że po prostu to stwierdzenie jest zbyt ogólne. To znaczy w moim, oczywiście to też jest znowu subiektywne, ale w moim odczuciu ja jestem ogromnym fanem gry Last of Us i po prostu grając w tę grę w obydwie części przeżywałem niesamowite emocje będąc w tym. Jak włączyłem serial, nie czułem tego i mam też wrażenie, że ta gra jest w ogóle ciekawsza filmowo niż serial, że ujęcia są ładniejsze w grze. Powiem też rzecz straszną, że te postacie w jakimś sensie lepiej grają, które są wyanimowane niż aktorzy, że ja bardziej jakoś z nimi współczuwam. Może to dlatego, że ta historia lepiej działa, jak 20 godzin z nimi spędzasz i masz też wpływ jakoś przez to, że grasz, niż kiedy to masz w formie 8-godzinnego serialu. Ale tu miałem poczucie, że jakby idealnym medium dla tej historii była gra komputerowa. Okej, serial spoko, ale nie powalił mnie. Natomiast no nie zgadzam się z tym, że każda ekranizacja komiksu przecież jakby to może wnosić jakieś kompletnie nowe sensy albo być jakimś ciekawym dialogiem z tym medium. Na przykład przeniesienie, nie wiem, Sin City przez Rodriguez'a było bardzo ciekawe. Mega film. Żeby zachować tą surowość wizualną Sin City, które było tylko czarno-białe i miało te wstawki żółte czy czerwone i przeniesienie tego na film. Nie wiem, no tak samo, jakby uważam, że nie można stwierdzić, że każda ekranizacja komiksu to jest bez sensu, bo był już komiks. To tak samo można by powiedzieć, że literatury nie ma sensu ekranizować, bo to była już powieść. Czy Tomasz Raczek by powiedział, że nie wiem, jakaś Wojna i Pokój, czy jakieś wielkie epopeje nie mają sensu, bo to już było napisane jako książka, to jest tylko monetyzacja? No nie, więc wydaje mi się, że trzeba traktować komiks, grę komputerową tak samo jak powieść i podchodzić do każdego przypadku osobno, albo to się udało, albo to faktycznie miało sens, rozwinęło to coś, opowiedziało nam coś nowego, albo jest tak, jak mówi pan Raczek, ale myślę, że jest to zbyt ogólne stwierdzenie. No myślę, że podobnie z coverami muzycznymi, prawda? Czasami ktoś słyszy przeróbkę jakiejś piosenki sprzed lat i mówi, po co to było, to jest w ogóle kryminał, prawda? A czasami się staje totalnie osobnym hitem. Jest piosenka przecież Jose Gonzaleza, Heartbeats, nastrojowa ballada na gitarce, potem nagle The Knife robi tego remake z beatem i to króluje od ilu lat? To tej drugiej wersji nie słyszałem, albo słyszałem, a nie wiem, że słyszałem, natomiast... Znaczy, której nie słyszałeś? Pierwszą słyszałem, czyli Jose Gonzaleza. Czyli taką spokojną. Bo był na koncercie w Warszawie. Tak. No to jest przecież, no to wersja The Knife jest, kurde, wspaniała. Także polecam. Ale dobrze, i jest kompletnie inna. Ale dobrze, że wywołaliśmy temat też muzyczny, bo teraz w ciągu ostatnich kilku dni pojawił się taki wątek, że piłkarz Premier League
który jest zamaskowany, nagrał kawałek rapowy. Słuchałem sobie tego kawałka wczoraj i dzisiaj rano i całkiem naprawdę nieźle siada i widać, że gość ma skillę. Kawałek nazywa się Thrill. Jego pseudonim to Didi. Tak powinniśmy chyba to przeczytać. Gość jest piłkarzem Premier League i ludzie zgadują, kto to może być. Cała jakby akcja wiąże się z tym, że piłkarze też niekiedy chcieliby już mieć zajęcia poza piłkarskie, ale jako, że są piłkarzami Premier League, zarabiają bardzo duże pieniądze, mają duże tygodniówki, to boją się, że kibice powiedzą, zajmij się chłopie piłką i trenowaniem, a nie rapowaniem. Mamy przykład Memphisa Depaya, który od strony takich umiejętności stricte rapowych bardzo dobrze sobie poradził i tutaj też to widać. I którzy zgadują, że to jest Eddie Nketiah. Właśnie patrzę na ten pseudonim i gdyby tam było jeszcze jedno E, no to w ogóle to byłby anagram imienia Eddie, nie? A w tym momencie mamy Eddie, ale może to jest jakaś wskazówka, że użył jednak tych literek, żeby zasugerować, że to on. Ja uważam, że są jakieś bzdury, przyczepianie się, że ktoś sobie... A dlaczego sobie nie może nagrywać muzyki? Dajcie spokój. No, to na tej zasadzie... To ja nie mogę złego robić, wracać, prawda? Reżyserować filmy, nie mogę z tobą rozmawiać. Wracasz, nie wiem, z treningu. Piłkarze mają tak naprawdę dużo wolnego czasu i nie możesz sobie pójść do studia i nagrać jakiegoś kawałka. Szczególnie, że jesteś chłopakiem, który się też, nie wiem, na tym wychował i gdyby jego droga poszła inaczej, może by się tym zajął na poważnie. Niech podlega tak samo surowej krytyce, jak reszta, ale nie czuję powodu, żeby komuś zabraniać to robić. W ogóle jak powiedziałeś o rapującym piłkarzu, to mi się taki flashback pojawił z rapującym Piotrem Świerczewskim. Pamiętasz taki kawałek? Pamiętam. Kiedy lepiej poszło chyba Tymkowi Puchaczowi. No na pewno jeśli o trzymanie się bitu, to tak, bo tam Świerczewski wypadał. Czy ja dobrze mówię, że to była jakaś piosenka taka antyrasistowska z takim przekazem, że właśnie w ramach tych akcji wykopmy rasizm stadionów, czy ja coś mylę, jakieś rzeczy? Nie, chyba nie, ale wiesz co... Czy to było po prostu zachęcające do kibicowania? Już, nie chcesz odkopywać tego trupa? Nie, już nie pamiętam. O 8:30 dostaję informację, że już się maluje. Jest już dosłownie za drzwiami, 2 metry od nas Tomek Szuchart, z którym będziemy sobie też porozgadamy z Tomkiem o remake'ach, co on na ten temat sądzi, ale też będziemy rozmawiać z nim oczywiście o kinie i o Realu Madryt, bo to wielki kibic madryckiego Realu. A w ogóle Tomek Szuchart, teraz sobie przypomniałem, zagrał kiedyś kibica piłkarskiego w filmie Kebab i horoskop Grzegorza Jaruszuka, takiego bardzo smutnego kibica piłkarskiego, wielkiego fana piłki, który w ogóle się nie cieszy, chodzi na mecze, jest cały czas smutny. No, wielu kibiców tak ma, tych klubów, które cały czas przegrywają. Nie mają dobrych wyników. Słuchajcie, myślę sobie, że teraz, bo wczoraj wydarzyła się ważna rzecz w kanale sportowym, a mianowicie był u nas gościem Iker Casillas, z którym rozmawiał Michał Pol. Mamy fragmenty tego programu, bo to wielka postać oczywiście. Myślę, że nie tylko dla kibiców Realu Madryt, ale w ogóle dla światowej piłki. I właśnie chciałem ciebie zapytać o Ikera, zanim wypuścimy ten materiał. Czy uważasz, że to jest jeden z najlepszych bramkarzy w twoim takim rankingu osobistym, jeśli chodzi o historię światowej piłki? Myślę, że tak. Znaczy, on nie ma takiej, wydaje mi się, takiego jednoznacznego fejmu, powiedzmy, znaczy fejmu, takiego uznania, jak na przykład Buffon. Raczej ludzie się nie kłócą, że Buffon przejdzie do historii jako jeden z najlepszych bramkarzy. Ten Iker wzbudza kontrowersje. Ale myślę, że jednak tyle lat utrzymywał się, wiesz, i w bramce Realu, i reprezentacji Hiszpanii, że niedobrze było mu to odbierać. Wielu piłkarzy, szczególnie bramkarzy długo utrzymujących się na topie, jest pamiętanych też czasami z jakichś wpadek. No on miał tutaj szczególnie w tym Porto niefortunny ten też początek po zejściu, ale tam też były sprawy zdrowotne. Nie wiem, mi się wydaje, że jest legendą. Ja nie jestem kibicem Realu, więc nie jest to dla mnie emocjonalna postać, ale myślę, że zasłużył na to, żeby być wymieniany jako jeden z może jego problem też to było, że on nie był takim super efektownym bramkarzem, że są tacy bramkarze, których pamiętasz z bardzo spektakularnych interwencji, a jakoś nie pamiętam. Pamiętam, że był bardziej solidny i utrzymywał się długo na poziomie, niż że, wiesz, po prostu był jakimś wariatem latającym. Właśnie zaprzeczał trochę idei szalonego bramkarza, że często się mówiło, że bramkarz musi być wariatem, że musi szaleć w bramce, a on był po prostu efektywny, a tak, nie do końca był efektowny. Natomiast zapamiętałem go z tego, jak spontanicznie po zdobyciu Mistrzostwa Świata pocałował Sarę Carbonero i tak, to było piękne. To było piękne. A teraz będzie piękny fragment wczorajszego programu. Pamiętasz ten czas jeszcze, kiedy równolegle chodziłeś do szkoły i broniłeś w Realu? Tak, pamiętam. Miałem wtedy 16 lat, właśnie byłem w szkole i nagle
Chodzi nauczyciel i, avisa, i a, mówi, a Gestava, że trzeba szybko wyprowadzić Ikera z sali lekcyjnej i natychmiast przewieźć na lotnisko, żeby dołączył do drużyny, która miała wylatywać do Norwegii. Najpierw pomyślałem sobie, że to żart, że ktoś sobie ze mnie robi jaja. Bo wszyscy wiedzieli w mojej szkole, że grałem w juniorach Realu Madryt. Ta sytuacja bardzo mnie zaskoczyła, bo zupełnie co innego juniorzy, a zupełnie co innego pierwszy zespół. I pamiętam, siedzę w tej ławce szkolnej, uczę się, 3 godziny później jestem w samolocie, lecę kolejne kilka godzin, 4,5 godziny lotu do Norwegii, lecę razem z moimi idolami. Raul Redondo, Fernando Hierro, Roberto Carlos i wielu innych. Dla mnie ta podróż była czymś niesamowitym. Każdy chłopak 16-letni chyba chciałby odbyć taką podróż ze swoimi idolami. Oto i on, nasz gość, Tomek Szuchart. Jest już z nami punktualny, mimo tej deszczowej aury i niesprzyjającej pogody stawił się. Witamy ciebie serdecznie. Witam serdecznie. Maciek przypomniał jakiś film, w którym grasz smutnego kibica. Musimy od razu rozwinąć ten wątek. Horoskop. Tak, tak, był tam. A o co tam chodziło, że to był, że to twoja postać, bo jeżeli dobrze pamiętam, że on nie potrafił jakby w ogóle odczuwać, no w filmach Jaroszuka wszyscy są smutni zazwyczaj, ale że on jakby pasjonował się piłką, ale nie mógł czerpać żadnej jakby radości z tego. Tak, znaczy na potrzeby chyba roli to pamiętam, że wymyśleliśmy, że był po prostu kibicem reprezentacji Polski. I to jest... Ja pamiętam, że Grzesiek na pierwszym czy na drugim roku szkoły w Łodzi zrobił film dokumentalny o najgorszej drużynie w Polsce. O drużynie na ostatnim miejscu w tabeli ostatniej ligi. Bardzo to był uroczy film. Grześka interesowali zawsze tacy przegrani. Ale pamiętam takie właśnie ujęcie z tego filmu, że ty stoisz na trybunach i dookoła ludzie tak. się radują, a ty tam taki... Tak, nawet jeszcze raz chyba kibice grałem w jakimś jeszcze jednym jakimś teatrze telewizji czy coś takiego, no ale za każdym razem to jakoś, że smutny, że kibic jest smutny. A chyba nawet wiem, co to było. Jacyś tam chłopcy? Tak. Nasi chłopcy? No, czy... coś takiego, no. Na pewno chłopcy w tytule, też nie pamiętam. Tam Janusz Szymański zdjęcia robił. Tak, pamiętam. Bo to było bardzo dawno temu, no. Tomek, przesłuchałem sobie wczoraj naszej rozmowy, mojej rozmowy i Rasa z tobą. W tak, tak. Futbol i cała reszta jeszcze, która była zrobiona jako podcast w Nuans i powiedzieli, że się szykują fajne rzeczy. No ale kurczę, naprawdę to były naprawdę fajne rzeczy i dużo się dzieje w twoim życiu. Można powiedzieć, że ty to jesteś teraz, no gdybym nie znał twojego podejścia do świata show biznesu, to bym powiedział, że jesteś pan gwiazda teraz wielka polskiego kina. No nie w ostatnich miesiącach. Nie wiem. Znaczy, w dwóch latach, bo to był 2021 rok. No żre ci, mówiąc tak po piłgarsku. Żre, ale też nie wiedziałem wtedy, jak mieliśmy tę rozmowę, to też nie pamiętam, żebym... Byłeś przed jakimś serialem, ale nie wiem, czy to była wielka woda, nie sądzę. Że... Też nie sądzę, nie, bo to tak jakoś znienacka to wszystko się stało, ale pamiętam też, że poniekąd się tam pojawiłem, dlatego że ja coś skomentowałem, bo oglądałem twoją rozmowę z kolei w Niuansie, która tam była wcześniej. Ja coś tam skomentowałem, potem poszło z tego... Tak, napisałeś na Facebooku, że bardzo fajna rozmowa, tak. Ja napisałem, że... A to może wpadaj, dokładnie tak było. Tak się zaprasza gości najlepiej. Dobry tak humor dzisiaj z rana, bo Real w półfinale Ligi Mistrzów. Oczywiście, jak tutaj miałem przymocowywany mikroport, to słyszałem twoją wypowiedź, że nie jesteś kibicem. Ja mówię, kurczę, jak można nie być kibicem. No ja niestety jestem kibicem Barcelony, no i to jest ten problem. Ale wiesz, no to, bo te sympatie się nawiązują w młodości, w dzieciństwie. Ja z oczywistych względów jestem z Warszawy, jestem stąd i bardzo najpierw zostałem kibicem Legii, a później miałem takie doświadczenia piłkarskie, przez które zacząłem kibicować Liverpoolowi w tamtych jeszcze czasach, wiecie, Redknapowo, Fowlerowych i potem Owenowych. Pięknych. A w Barcelonie właśnie, bo jak oglądałem te pierwsze... Wiesz, na co trafiasz, nie? Trafiasz na tego, na ten 96, na tego Ronaldo szalejącego w Barcelonie i wtedy się w tym zakochałem. Potem pojechałem do Barcelony, więc no nie wybierasz tego. Nie, przykro mi to. Nie, ale już... przecież ja nie jestem też takim... Jak... A skąd się wzięła cię miłość do Realu? A wiesz co, no chyba też pierwszy jakiś mecz oglądałem. Ja tak bardziej myślę nawet, że z historii gdzieś, bo w domu gdzieś tam, jak ojciec opowiadał, to było na takiej zasadzie, że... A on kibicował Realowi też? Ojciec nie miał tak, że miał, że on w ogóle jest kibicem, ale jak gdzieś ja pytałem, jaka jest największa drużyna na przykład w historii, no to padało Real Madryt. No, więc no i zafiksowało. Ja mówię, dla mnie to jest Real Madryt. Co zresztą później się potwierdziło i... No dobra, no jest...
trochę tych Ligi Mistrzów wygra. A dobrze, jak jest twój dobrze sobie wybrałeś, tak? Ja jak ty pytałeś Paulo o ulubiony Inter, to jak jest twój ulubiony Real taki, że pamiętasz, która, z którego czasu, jaka drużyna? Wiesz co, to jest, nie, to jest płynne, bo ja oczywiście, że no tą, którą najbardziej pamiętam, czyli tą Galacticos takich z Roberto Carlosem oczywiście. Zresztą Ronaldo, którym się później podzieliliśmy. Natomiast prawda jest taka, że ja staram się znajdować zawsze pozytywy w każdej kolejnej drużynie, nie? Więc jak za każdym razem coś szło albo nie szło, albo był chociaż tylko jeden zawodnik, który coś wnosił, no to za każdym razem, ja na przykład bardzo lubię ten Real, nie? Ten, który teraz gra. Znaczy to, co robi Luka Modric jako to centrum, które zawiaduje, no to... Nieśmiertelne centrum. Tak, nieśmiertelne, chociaż już właśnie bardzo mocno schyłkowe i wiadomo, że tam są wielkie zmiany przed Realem, ale to jest gdzieś ten Toni Kroos, ten środek pola, no plus ten Benzema, no to dla mnie to jest bardzo fajny Real. No. Ale wymieniłeś bardzo zaawansowanych wiekowo zawodników. Oczywiście, ale oni pięknie są teraz uzupełniani. Znaczy, ja pięknie się starzeją. Znaczy, ale też to uzupełnianie drużyny mi się podoba gdzieś. Ja nie wiem, oczywiście Kamavinga miał trochę może wczoraj taki bardziej nerwowy mecz, ale myślę, że na tej lewej stronie obrony jest świetnym zawodnikiem. Mam nadzieję, że tam go przekonają, żeby został, bo to gdzieś myślę, że jest jego miejsce. A Tchouaméni będzie takim następcą, wiesz, nie wiem, Casemiro takim. Z Tchouaméni teraz ciężko powiedzieć, no bo on teraz po tej kontuzji no na razie mam wrażenie, się nie wdrożył, no bo chłopaki znowu, czyli stara gwardia znowu wróciła do formy, więc ciężko go teraz wrzucać, ale no zobaczymy, co tam się zmieni w najbliższych, myślę, roku, dwóch latach w środku pola, no bo cały czas są te gadki o Bellingamie, więc zobaczymy, co tam się stanie. Ja słyszałem, że on chce do Liverpoolu i tego się nie właśnie. Ale słyszałem, że Liverpool się wycofał. Nie, już tak, pojawiła się informacja, że nie. Pieniądze, szkoda. Tak? Gadaliśmy o Ikerze Casillasie, który tutaj wczoraj był gościem w kanale sportowym. Pomyślałem sobie, że Thibaut Courtois to jest też taka postać, której trzeba oddać hołd za te finały, bo ten wynik tak wygląda bezpiecznie w dwumeczu, tak, ale jak się popatrzy na sytuację, które miała Chelsea, to jednak bramkarz był potrzebny. Nie można było bez bramkarza awansować. No cała droga do Ligi Mistrzów w tamtym roku to przecież był Courtois. No w tym roku oczywiście teraz będzie duży sprawdzian, no bo myślę, że no Bayern raczej z całym szacunkiem, ale nie przejdzie City, więc ten półfinał będzie oczywiście mocno bazował na jednak na tym, co się wydarzy w obronie u nas, no, bo tam to jest różnie. Szukaliśmy jakiegoś meczu, na który się można umówić, to myślę, że to może być dobre spotkanie. Tak. Chcieliśmy z tobą pogadać o filmach. Z tych rzeczy, które zrobiłeś przez te ostatnie dwa lata, a było ich sporo, z której jesteś najbardziej dumny? Jak sobie myślisz o tych rolach, czy masz w ogóle, czy tworzysz w swojej głowie takie rankingi tych ról i myślisz sobie, tutaj naprawdę zrobiłem dobrą robotę, tutaj dało się coś zrobić lepiej, bo wiesz, zawsze aktor rozkminia też takie rzeczy gdzieś tam, nawet jeżeli mówi, że nie, to wiem, że tak jest. Znaczy, to, że rozkminiam rzeczy, które wydawałoby mi się, mogłem zrobić lepiej, to tak, ale jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, czyli w ostatnim nawet roku, jeśli chodzi o propozycje, które gdzieś tam dostałem, których okazuje się, że nie mogę nawet połączyć, bo jest po prostu ich tyle. No to jest frustracja, tak? Tak. Bo myślisz, że nie trzeba było tak dobrze grać, teraz mam problem. Nie, że aktor podobno jest dwukrotnie niezadowolony, kiedy nie gra i kiedy gra, więc jakby, więc jakby mam trochę tak, że teraz gram i cieszę się z tego, no ale no, nie ma co ukrywać, że Wielka Woda zrobiła ten jakby hype, fame i wszystko, ale... Ale ja udźwignąłeś. Nie, ja się do tego... znaczy, ja to już kilka razy gdzieś tam pytany o to, to mam w sumie jedną taką odpowiedź, że to mnie poniekąd dziwi, nawet i frustruje, że całe życie starasz się robić wszystko jak najlepiej i nie wiesz, dlaczego akurat jedna rzecz będzie odbierana jako to twoje dzieło, które wow, ale to zrobiłeś, a inna po prostu przejdzie bez echa albo wręcz co to było. Bo ja do wszystkich podchodzę tak samo, więc nie mam... To chyba jest uniwersalna rzecz. Ja też często tak mam, że wiesz, wypuszczam coś, z czego jestem tak dumny, coś, co reżyserowałem i czekam i ludzie... olewają to, po czym wychodzi coś, co dla mnie jest okej i ludzie, to jest świetne, Maciek, a ja tak, nie, obejrzyjcie to, zwróćcie uwagę na to, to jest moje dziecko, nie? Ja tylko powiem, że pod hashtagiem KS Poranek możecie zadawać Tomkowi pytania, jeżeli będzie potrafił na nie odpowiedzieć, to na pewno to zrobi. Tomek, oprócz tego, że robisz super fajne rzeczy, to ja tak, spodobała mi się jedna rzecz, tu mam taki cytat z ciebie, który oczywiście w tej chwili mi uciekł.
Zachęca się followersów, by tweetowali, wrzucali różne rzeczy na Instagrama, no i ludzie o to dbają, to może nawet im pomóc w znalezieniu pracy, bo przecież popularność to karta przetargowa dla producentów. Ja tego nie robię i nie dbam o to. Jedyna moja forma komunikacji na zewnątrz to właśnie wywiad. Można powiedzieć, to jest cytat, który pochodzi ze strony prestiż-trójmiasto.pl, żeby była jasne, tak wszystko było tutaj uczciwie. To jest rzadkość dzisiaj, bo właśnie w drugą stronę idzie świat, że aktorzy, artyści, muzycy, nie wiem, tak, głównie raperzy chcą wyrażać się poprzez swoje media społecznościowe. Także piłkarze myślą sobie coraz częściej, mam swoje media społecznościowe, mam tak zwane zasięgi, to po co jest mi wywiad? A mi się wydaje, że ty po prostu masz takie naturalne podejście do życia, że też lubisz sobie pogadać, dlatego wolisz się spotkać z ludźmi, bo to jest zupełnie coś innego niż rzucenie suchego posta w social mediach. Mam rację czy nie? Owszem. Dwa, że tego też nie umiem robić, bo to trzeba mieć chyba takie mentalne nastawienie, że w środku ciebie mówi coś ci rano, że słuchaj, może zrobię zdjęcie tych kruasantów, czy kubka i zobaczymy, czy to fajnie zażre. No, ja sobie tak to wyobrażam, nie wiem, jak to wygląda. Ale agencje PR-owe żadne nie zgłaszają się do ciebie, no bo nie wierzę, że po tych wszystkich rolach tak nie jest, że ktoś mówi, słuchaj, nie, ja cię wypromuję, jak pójdziesz w tym miesiącu na 17 ścianek, to dostaniesz jeszcze inne role, a ty mówisz, nie, no przecież odrzuciłem 5 ról właśnie. Nie zgłaszają się, ale bardzo ciekawy wywiad ostatnio, znaczy ciekawy, no wywiad po prostu oglądałem sobie gdzieś tam w internecie z OSTR-em, którego gdzieś tam zawsze lubiłem, jak i hip-hop w ogóle lubię i OSTR akurat rzadko wrzuca jakiekolwiek wywiady, o czym zresztą też tam mówi w tym wywiadzie i on trochę użył takiego słowa, jak on mówi, starego słowa, że dawniej na blokach mówiło się, że jeżeli ktoś jest kim, znaczy gra kogoś innego niż jest na co dzień, no to jest pozerem i że tego pozera, on tam dosadnych słów używa, co się z nim robiło na osiedlu. Znaczy, że pozer to było coś passé, a dzisiaj jest odwrotnie, że jakby każdy ma kreację i stwarza ją i właśnie w tych mediach społecznościowych ją sprzedaje. Więc ja mam jednak chyba tą szkołę OSTR-a starą, że no ja po prostu, to nie jestem ja, to nie jest moje, więc ja bym tam po prostu pozował. I jeszcze na tych ściankach też mam wrażenie, że ze stresu, kiedy jestem, to też gram kogoś, kim nie jestem. Jakiegoś głośniejszego siebie, jakiegoś takiego bardziej krzykliwego. Bo to jednak dochodzi narcyzm i egocentryzm, więc trzeba zwracać na siebie uwagę. Ja tego nie lubię w sobie, nie chcę takim być, więc tak od paru lat się wycofuję z tych takich miejsc, w którym mógłbym być po prostu pozerem. A jak ten egocentryzm trzymać gdzieś tam, zalejce tego egocentryzmu, kiedy zaczynasz dostawać coraz więcej propozycji? Być może nie wszyscy widzowie o tym wiedzą, ale niewielu jest pewnie aktorów w Polsce, którzy odrzucają propozycje, bo czegoś nie mogą zrobić, bo zazwyczaj to jest trochę akwizycja samego siebie i czekanie raczej na rolę. Więc jak za dużo czegoś przychodzi, no to możesz sobie pomyśleć, wow, ja jestem taki super i to już zawsze tak będzie, a to jest pierwszy krok w ogóle do zguby, bo wiadomo, że są fale, jest na kogoś moda. Jest moda na aktora, który wygląda tak jak ty, a za chwilę będzie moda na aktora, który wygląda zupełnie inaczej niż ty i on będzie grał, wiesz, no tak, 20 kolejnych ról głównych w dużych produkcjach. No nie, no jest ta groźba tych swoich 5 minut, które chcesz wykorzystać na przykład i wtedy bierzesz też wszystko i prawda jest taka, że ja gdzieś tam fajną szkołę tam odebrałem w Krakowie, jak byłem w teatralnej, że ten zawód, pamiętaj, że jeśli oczywiście masz takie nastawienie, a ja takie mam, no to będziesz chciał uprawiać całe życie, a nie tylko 5 minut, więc czasem lepiej puścić sobie jakąś szansę, której akurat na przykład nie czujesz i poczekać, no bo tak naprawdę no ja jeszcze mam przed sobą, jeśli zdrowie pozwoli, no kilka fajnych lat, że tak powiem, kariery aktorskiej, więc nie zamierzam jej teraz, że tak powiem, spieniężać mocno, bo to pewnie też z czym się często wiąże, że po prostu bierzesz różne monetyzujesz karierę. A ja mam jeszcze pytanie a propos tego, że całe życie chcesz to robić, no my jesteśmy dokładnie ten sam rocznik. Tak jest. Więc jesteś w tym samym momencie, zostały nam 3 lata do 40, ona gdzieś tam majaczy, ale czy na przykład to jest bardziej ten upływ czasu dojmujący, jeżeli, bo ja pamiętam jak kiedyś, wiesz, pisałem scenariusze i zaczynałem tam 20-paroletni chłopak i pamiętam moment, kiedy w pamięci tak napisałem, to mówię, i skasowałem i zamiast 20-paroletni chłopak napisałem 30-letni mężczyzna i miałem takie wow, więc chodzi mi o to, czy to cię też, wiesz, rusza, no, że już nie dostajesz ról, wiesz, chłopak
chłopaków po studiach. Ojców teraz dostajesz. Tylko właśnie dostajesz ojców, to ojców na przykład już rozwiedzionych, i to takich ojców, co już mają duże dzieci. Tak, czy jakby jaka to jest postać ci tak totalnie, wiesz, przypomina o tym zegarze? Ja miałem ostatnio, wziąłem udział w etiudzie studenckiej, gdzie grali sami studenci praktycznie, plus ja i tam może jeszcze z dwóch aktorów, którzy byli już po szkole albo parę lat po szkole, i pamiętam, jak zaczęli mówić do mnie proszę pana na początku. Miałem takie, no kurczę, to coś się zmienia. I ja wtedy zrozumiałem tych starych aktorów. Może z szacunku, Tomek. No, może z szacunku, ale tych starszych aktorów, kolegów, jak przychodziłem do różnych teatrów właśnie, którzy mieli po 60-70 lat i którzy przechodzili od razu z tą na ty. I mówili, a jaki ja tam pan jestem, weź po prostu do mnie Mietek mów, albo Mirek. I myślałeś, że są mili, a chodziło o to, że oni nie chcieli się czuć nie staro. Nie chcieli się czuć staro. Bogusław Linda, mów mi Boguś. Tak, Boguś. Ale no, to tak. Trudne pewnie to, było. Na początku było bardzo trudne, ale później, dlatego ja tego Boguś nigdy nie mówiłem, tylko mówiłem Bogu. Bogu. Co było dwuznaczne. Z drugiej strony też taką fajną konterką dla niego, bo on też się głupio czuł w tym, nie? Ja mówię mu Bogu, on, o Bogu, to takie duże słowo, no ale dla mnie jesteś, Boguś. Tomek, jest pytanie do ciebie, pytanie do waszego gościa, może skrócimy troszeczkę. Żeby nie aż 10. No, żeby nie aż 10, ale takie filmy, które są dla ciebie, które byś podał ludziom, którzy chcą pokochać kino jako swoją referencję i które są dla ciebie ważne po prostu w życiu. Możesz ich wymienić tyle, ile tylko dusza zapragnie, oczywiście. Jeśli masz 10 w głowie teraz, to spoko, ale nie przygotowaliśmy cię na to. Rocky. Super. Rambo. Nie, bo tak patrzę na tym, co nie, no, się wychowywałem. Rocky akurat to super film. Nie, ja bardzo lubię oczywiście Ojca Chrzestnego, no ale to jest klasyk. Lubię bardzo Forresta Gumpa, który jest po prostu gdzieś tam moim... Ja wtedy się w kinie zakochałem, kiedy zobaczyłem Forresta Gumpa, którego jeszcze nie rozumiałem wtedy w ogóle. Dla mnie to najlepszy film ever. Tak? Naprawdę? I ścieżka dźwiękowa do tego filmu też uważam, że jest jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych w historii kina. Takich właśnie skazanych na szoszek, no takich w ogóle historie. Bardzo lubiłem zawsze kino, gdzie jest jakaś biografia w tle, albo to jest oparte na jakiejś literaturze na przykład. Też lubiłem. Ale no tak z polskich bardzo lubię, zawsze lubiłem Koterskiego. I Dzień Świra... Nie, siedzi tu. Nie, ale Marek to jest ulubiony polski reżyser, tak. Więc... Mój też. I Dzień Świra, i Wszyscy Jesteśmy Chrystusami dla mnie. Po prostu kino, no... Bo i interwencyjne, ale też i właśnie ta tragikomedia, która jest wpisana w jego twórczość. To jest, no dla mnie to jest w ogóle o Polsce, o Polakach, więc mi się bardzo podoba. Mówiłeś o tych okresach, że nigdy... Chociaż dzisiaj będzie generować prawdopodobnie sztuczna inteligencja wszystkie te filmy. O, to ostatnio były o tym tematy, jak mieliśmy próby to akurat rozmawiać. Ale mamy coś o sztucznej inteligencji. Patrz, wywołałeś temat, o którym zapomniałem. Mieliśmy w ogóle od tego zacząć dzisiaj program. Naprawdę? Możemy poprosić tę grafikę o pytanie o życie w Polsce, bo mamy taką grafikę przygotowaną. Damy troszeczkę czasu. Zobacz, Tomek. Wymień zalety życia w Polsce. To jest pytanie do sztucznej inteligencji. Nie jestem w stanie wymienić zalet. Tak odpowiedziała sztuczna inteligencja. Naprawdę? Tak. A ja bardzo szybko to ogarnęła, a ja widziałem, prawda? Takiego mema wczoraj. Znaczy nie wiem, czy to jest prawda. Nie sprawdzałem, że gdzieś tam w Trójmieście koleś pomógł pani wsiąść do autobusu starszej pani, po czym ukradł jej siatkę. A okazało się, że w tej siatce były zwłoki psa, które ona chciała pochować w ogródku. I pod spodem był najlepszy komentarz właśnie sztuczną inteligencją: wygeneruj mi Polskę. To jest historia, która generuje Polskę. Tak, ale to było bardzo sprytne ze strony sztucznej inteligencji ogarnięcie tego tematu. Chciałem ciebie zapytać, bo mówiłeś, że nigdy nie wiesz, kiedy nadchodzi ten moment, że czasami się pewnie aktorowi wydaje, że zrobił coś super, a nie jest to tak odebrane. I najczęściej tak się dzieje. Teraz masz hype, jak to się mówi, jesteś w tubie hype'u. A się mówi w tubie. No, tak się mówi, tak słyszałem, ale to nie jest moje w ogóle, więc ja się w ogóle z tym nie utożsamiam. Natomiast ty już miałeś swój hype, bo to było kilkanaście lat temu, kiedy dostałeś nagrodę na festiwalu w Gdyni za Chrzest, zresztą znakomity film, kiedy dostałeś nagrodę za rolę drugoplanową w filmie Jesteś Bogiem, oczywiście o paktofonice. Przepraszam, mogę małą dygresję zrobić? Wszystko możesz. Bo sobie wtedy na festiwalu w Gdyni ja miałem też film jeden krótki i pamiętam, że idę na galę i właśnie Tomek mówi: siema, też do ciebie zadzwonili? A ja wtedy jeszcze nie wiedziałem tego, że na wielu festiwalach dzwonią, gdy dostajesz nagrodę, i mam tak, nie. I w tym momencie się dowiedziałem, że nie dostałem od Tomka. A tak stoję, tak
Próbowałem zachować fason i tak odszedłem, mówię, aha, czyli to chyba znaczy, że... Myślałem, Maciek, że będzie inna puenta, że też pomylił cię z Miszkiem Kosackim. Nie, ale właśnie taki, to taki, co dzwonili, a ja tak, nie? I to, także od ciebie się dowiedziałem. Dziękuję. Tomek, to był taki czas też dla ciebie, że no, wydawało się, że cały świat stoi przed tobą otworem, leży u twoich stóp, więc... Bo jeszcze nie wiedziałem, który to otwór jest. Jeszcze nie wiesz, który to otwór, ale... To być może Arkadiusza Sitarza. Tak. Bo to jest zaraz mentalizm. Tak. Z tej otwory. Tak, oczywiście. Ale też wydaje mi się, że no, miałeś prawo wtedy przypuszczać, że przez najbliższych 10 lat będziesz same duże rzeczy robił, a nie do końca tak było, prawda? Wiesz co, no tutaj są, co to znaczy te fajne duże rzeczy, bo ja na przykład miałem, pamiętam, dużo propozycji, ale to one jakoś się mocno opierały na komedii romantycznej, której ja nie czułem, więc pogadałem z agentkami i powiedziałem, że ja bardzo bym nie chciał. No i tak odmówiłeś 5 takich komedii romantycznych, przestały się komedie odzywać romantyczne, ale też niespecjalnie coś innego. No i... Przeczekałeś komedie romantyczne w polskim kinie, można powiedzieć. Ja przeczekałem komedie romantyczne, ale no fakt jest taki, że rzeczywiście no nie było jakoś tak dużego jakiegoś zainteresowania. Ja tak mam wspomnienie, że za każdym razem kończyłem jakiś projekt z taką trochę lekką, znaczy to jest teraz wyświechtane słowo, depresją. Może nie depresją, tylko uczuciem dużym smutku jakiegoś, że już nic nie będę teraz miał i jakoś tak w 2 tygodnie zostawałem w tym stanie i mniej więcej zawsze się dowiadywałem, że może coś tam wskoczy nowego. No i tak skakiwało, tak się trochę kulałem. No brałem różne rzeczy, czasami lepsze, czasami gorsze, więc to tak trzeba było poczekać chyba na jakąś taką inną rolę. Po drugie się też zmieniłem mocno fizycznie, więc jak przytyłem, tak na początku pierwszy raz przytyłem do roli, później schudłem jeszcze, ale później już... jakoś tak poszła na przykład waga w pewnym momencie, no to też się zmieniły propozycje, nie? Nie było takiego nie było tak kolorowo, bo kino lubi jednak szczuplejszych aktorów, chyba że wchodzisz w charakterystycznych, a jak już nie chcesz być charakterystyczny, więc zaczynasz trochę, że tak powiem, wybrzydzać, mówi, dlaczego mi dają grubego do grania, ja nie chcę grać, ja się tak nie czuję, nie? No to były też takie sytuacje. No aż potem Janek Holubek się zakochał i powiedział, że stary, to jest spoko. Chociaż tam akurat też wcześniej też trochę jeszcze nabrałem masy do Hyacynta u Domaleskiego Piotrka. No i później tak jakoś zostało, bo z projektu na projekt wchodziłeś, nie? A powiedz Tomek, bo powiedziałeś, że właśnie czułeś, że komedia romantyczna nie jest dla ciebie, a masz jakiś na przykład rodzaj roli, którą czułeś, że z jakiegoś powodu nie dostajesz, wiesz, że na przykład chciałbyś zagrać coś bardzo komediowego, albo nie chciałbyś zagrać jakiegoś faceta bardzo złego, no bo jednak w większości, jak ja sobie teraz szybko w głowie mówię, to my raczej lubimy twoje postacie. Ja nie wiem, czy ja cię widziałem w roli jakiegoś takiego super czarnego charakteru. Że jesteś dobroduszny, chyba to jest takie słowo. Czy na przykład, ale to nie musi być to, czy masz coś takiego, że nie dostałeś, że na przykład jest taki, wiesz, zakres roli albo konwencja, w której nie byłeś, a bardzo byś chciał być? Znaczy tak, że no, pewnych konwencji w ogóle w Polsce nie ma. Znaczy tak mam wrażenie, pewnych gatunków się nie rusza, albo przynajmniej nie są jakoś rozhulane, więc tu nawet nie wiem, czy to są marzenia, bo takie rzeczy jak horror dobre na przykład spróbować, albo... Bo ja w ogóle lubię próbować, nie? To nie jest tak, że... Poza komediami romantycznymi. Czy dobre kino na przykład jakieś sensacyjne, bo przecież czy właśnie taki od zera do bohatera, takie w stylu amerykańskim, no nie wiem, takich rzeczy nie ma, ale tutaj trochę się śmieję, bo oczywiście to nie są jakieś takie moje super, super pierwsze marzenia i pierwsze wybory, ale mam tak, że ja z tą komedią na przykład bardzo długo nie dostawałem żadnych propozycji. Grześ Jaroszuk mnie, no też co to znaczy komedia, no bo często to, co u nas w Polsce się określa komedią, dla mnie nie jest komedią i nie jest to śmieszne. Więc miałem takie, że aha, w takiej rodzaju to bym nie chciał, no ale jak Grześ Jaroszuk właśnie w tym Kebabie i Horoskopie mi zaproponował, się bardzo cieszyłem, bo dla mnie to jest komedia. Oczywiście ja też rodzaj jakiejś komedii, no ale jest to komediowe, czy tragikomiczne. Więc teraz w ostatnim czasie, jak się gdziekolwiek zdarzało, cokolwiek, co miało znamiona chociaż trochę rys komediowy, to starałem się walczyć o to. Nawet tam 2 ról, pamiętam, odmówiłem do tego filmu Chrzciny, co ostatnio robiliśmy tam, bo po prostu były tam śmieszne momenty w scenariuszu. I mówię, kurczę, to bardzo bym chciał. Więc dla mnie to było gdzieś takim pierwszym wyborem, bo ja bardzo chciałbym w komedii spróbować. Jest pytanie, przepraszam, Maciek, od naszego widza albo od naszej widzki, nie wiem, Tomek, jak wspominasz współpracę z grupą filmową Darwin? No wspaniale, no bo ja do dziś w sumie z Jankiem
A to są wykształceni aktorzy, tak? Tak, to są aktorzy Krakowie, wykształceni, tak? to moje są fuksy, bo chociaż dzień jest popularna fuksówka, o, nasz teledysk cudowny, to piosenki Koko Koko. Koko Eurospoko, była taka piosenka. Tak, nie, to jest kurzy rap i to jest prawdziwe amerykańskie gówno, musisz to sprawdzić. Kurzy rap. Nie, no z chłopakami się bardzo dobrze znam, z Jankiem nawet grywam w spektaklu w Krakowie, na który zapraszam, bo niedługo będziemy grali znowu spotkanie Filipa K. Dicka, Łowcy Androidów, ze Staszkiem Lemem, więc to bardzo śmieszne, znaczy i śmieszne, i mądre przedstawienie, więc zapraszam do Krakowa, jeżeli to właśnie z Jankiem, z Markiem, no to współpracowaliśmy właśnie przy Darwinach. Bardzo lubię, szkoda, że chłopaki nie mają szans się trochę, bo wiem, że szukają ambitniej teraz, zaczynali tam trochę po prostu takich filmików YouTube'owych, ale teraz szukają mocno, mają scenariusze gotowe, które by chcieli gdzieś, no ale o tym chodzeniu ze scenariuszami to pewnie bardziej ty byś powiedział im niż ja. No jest to bardzo trudno, nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę też tak ostatnio, znaczy jakiś rok temu na przykład miałem wywiad a propos właśnie teledysków, że pyta mnie dziennikarz, że no tu super, mata, tu coś tam, teledyski, ale czy ty w ogóle interesuje cię jeszcze robienie filmów? Tak, tak. Ja mam takie, no wiesz co, interesuje, tylko od 4 lat łażę, ja mam 2 pełne filmy napisane, tu mam producent, ale tutaj jakby to nie jest tak, że ja dobra, skończyłem szkołę, mogę, no to wyciągnę 6 milionów złotych i sobie nakręcę film. No niestety przekonanie czy stacji, czy nad, jakby też Polskiego Instytutu, z drugiej strony zebranie tych pieniędzy, to jest naprawdę, naprawdę orka na ugorze. Czy pojawia się ten wątek z nic śmiesznego od razu? Kasowe to nie, co, nie no, będzie? No, myślę, że na maksa. W sensie nic śmiesznego oczywiście jest groteskowe, kocham ten film, ale w sumie dlatego też te filmy Kotarskiego są takie... Jest realistyczne. To takie dobre, że rdzeń tego jest prawdziwy, w sensie, wiesz, ten kolega, co się mówi, nie, teraz to nie, i tam po fajkę sobie nabija, kiedy ty na deszczu wilki... A to teraz jest w ogóle, bo rozmawialiśmy, zobacz, jakie są tutaj kropki połączone. Rozmawialiśmy o Ostrym z Maćkiem w naszej make-upowni. Ty wspomniałeś też jego nazwisko, on teraz nagrał taki kawałek Crystal na nowej płycie, o tym, że nie chcą mu się raperzy młodego pokolenia dogrywać. Tam odzwonimy do pana i na początku tego kawałka jest właśnie wypuszczony ten dialog z nic śmiesznego, kiedy Cezary Pazura dzwoni z tej nisko osadzonej budki telefonicznej. Wilcy, jacyś! Ale wracając do tego, czy jest w tym szukaniu pieniędzy ten aspekt, że kasowe to nie będzie, tak. Czy kasowe będzie, ale też czy jest jakby, czy zainteresuje teraz widza, bo to nie tylko pod kątem, wiesz, to nie jest tak, że wszyscy patrzą tylko pod kątem komercyjnym, ale też na przykład czy to będzie... Czy zainteresujemy tym jakby wystarczającą ilość osób, target, że jest sens jakiś, robić, nie? Ten film. I to nie w takim nawet sensie właśnie bardzo, wiesz, bardzo takim niskim, jakby monetyzującym, tylko po prostu. Czy to jest film, który po prostu utknie w jakimś kinie studyjnym, bo nikogo poza tobą nie będzie obchodził, czy jednak to jest w 2023 w Polsce coś, o czym warto opowiadać? I przekonanie do tego różnych ludzi jeszcze w tej formie jest po prostu bardzo, bardzo trudne. Wrócimy do tego tematu, postawię kropkę, bo my tutaj jesteśmy poważną telewizją śniadaniową, która ma serwis informacyjny, ale zanim on nastąpi, wypuścimy sobie krótki materiał, to jest wypowiedź pana Więckiewicza o podejściu do waszego zawodu. On był gościem Małgorzaty Domagalik i teraz tak, poprosimy oglądałem o materiał. To nie będę teraz oglądał drugiego. Nie będziesz zaskoczony. Jednego, że ja bardzo poważnie traktuję to, co robię, ponieważ myślę, że to jest dosyć niepoważny zawód, w takim sensie, że my robimy bardzo dziwne rzeczy. Jakby ktoś patrzył na nas w trakcie próby w teatrze, czy przed ujęciem, no to mógłby ktoś... postronni, tam przechodzący, to mógłby się troszeczkę zdziwić. Mówię, co oni robią, tak? Że coś generują, jakieś emocje, że to jest takie... Natomiast ja to traktuję bardzo poważnie i tutaj znowu otworzyłby się w ogóle tunel i byśmy 2 godziny mogli o tym rozmawiać. Bo po pierwsze, to, co powiedziałem, że to jest niepoważne, w związku z tym trzeba maksymalnie to poważnie traktować. A po drugie, jak już coś robię, to staram się to robić dobrze, to znaczy najlepiej jak potrafię. Jeśli mam robić coś po to tylko, żeby ktoś coś tam zobaczył, że ja robię, albo to odhaczyć, to w ogóle wolę nie robić.
Zapraszam na serwis sportowy. Iga Świątek w czwartek rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 500 w Stuttgardzie, gdzie broni tytuł sprzed roku. Polka, która wraca do gry po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją żeber, zmierzy się w meczu drugiej rundy z Qin Wen Zheng. Chinka w poniedziałek wygrała 6-4, 6-4 z Amerykanką Alicia Parks, a w starciu ze Świątek będzie walczyć o pierwsze zwycięstwo nad Igą. Obie tenisistki grały ze sobą do tej pory dwukrotnie i dwukrotnie po trzysetowych meczach lepsza okazywała się reprezentantka Polski. Raków ogłosił, że skorzystał z opcji wykupu Stratosa z Farnasa za EKU Ateny. Sześciokrotny reprezentant Grecji podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku. 25-letni środkowy obrońca do częstochowskiego klubu trafił latem ubiegłego roku, a od tego czasu w barwach medalików zagrał w 33 spotkaniach, zdobywając 3 bramki. Grek kosztował około 800 tysięcy euro. Drużyna Marka Papszuna zajmuje obecnie pierwsze miejsce w tabeli z przewagą 8 punktów nad Legią Warszawa. W następnej kolejce lider Ekstraklasy zmierzy się z Miedzią Legnica, a więc z ostatnim zespołem w tabeli. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 17:30. Słoweński arbiter Rade Obrenowicz poprowadzi rewanżowe spotkanie Lecha Poznań z Fiorentiną w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Mecz odbędzie się jutro o godzinie 18:45. W tym sezonie Obrenowicz poprowadził 6 meczów europejskich pucharów. W całym sezonie 2022-23 pokazał 98 żółtych i 6 czerwonych kartek w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach. Do tego podyktował 5 karnych. Polscy kibice mogą pamiętać słoweńskiego arbitra z prowadzeniem meczu Polska-Walia w Lidze Narodów. Wczoraj wieczorem Real Madryt i AC Milan awansowały do półfinałów Ligi Mistrzów. Królewscy, podobnie jak w pierwszym meczu, wygrali 2-0 z Chelsea. Dubletem w Londynie podpisał się Brazylijczyk Rodrygo. Z kolei Rossoneri zremisowali na wyjeździe 1-1 z Napoli. Awans wywalczyli, bo tydzień temu wygrali na San Siro 1-0. Sędzią głównym włoskiego ćwierćfinału był Szymon Marciniak. W półfinale Real zmierzy się ze zwycięzcą 2 meczu Bayern Manchester City. W pierwszym meczu w Anglii The Citizens wygrali 3-0. Rewanż odbędzie się dziś o 21:00 w Monachium. Milan w 1/2 finału Champions League może wpaść na kolejnego lokalnego rywala, bo Inter do dzisiejszego ćwierćfinału z Benficą przystąpi z 2-bramkową zaliczką z Portugalii. Początek rewanżu również o 21:00. Półfinały Ligi Mistrzów odbędą się 9 i 16 maja, a finał jest zaplanowany na 10 czerwca w Stambule. Ale chyba najważniejszy news jest taki, panowie, że wczoraj był Iker Casillas. I podpisał ci się, ale studium. Widziałem... Monia, ja wczoraj widziałem. Mam to. Tak, a ty jesteś... Madrytistka. No, fanku Realu. Ej, no panowie. Zaczyna być... Nie, weź zasłoń koszulką, zasłoń koszulką. Ale mamy tutaj 2-2, jeśli chodzi o fanów Realu i nie tak fanów być. Realu. Monika, ja widziałem wczoraj taki filmik, na którym to już podchodzi pod wyłudzenie pocałunków od Ikera Casillasa. Naliczyłem ich aż 5. Tak. Żaden nie był, co prawda, taki jak ten słynny, o którym już tutaj wspomniał Maciek. A szkoda. No, a szkoda, chciałem powiedzieć, może to i dobrze, a ty mówisz, że szkoda. No faktycznie, mamy inny... O, teraz, zobaczcie, teraz to pięknie wygląda. Teraz to pięknie wygląda. Tak. Jeśli z tego nie będzie miłości, to ja już nie wierzę w miłość. Jak nie, było? No, opowiadaj. Super. Spałaś? Nie spałam, więc jestem taka trochę roztrzęsiona. Bo Iker Casillas, już to wczoraj mówiłam na poranku, no to jest legenda Realu Madryt. Był moim, znaczy jest moim, był, jakkolwiek to powiedzieć. Był ulubionym piłkarzem. Tak, i naprawdę nie spodziewałam się, że za 13 lat, jak w 2010 roku dostałam taki jego wielki plakat, że za 13 lat będę pracować w miejscu, gdzie ten Iker Casillas przyjdzie i będę mogła zrobić sobie z nim zdjęcie. Tak, to było jedno z moich marzeń. I wczoraj przyszedł, więc miało nie być zdjęć żadnych, ani podpisów przed jego występem w Hyde Parku. Ale tam jakimiś kanałami doszłam do tego, kanałami żeby... Kanałami sportowymi. Tak, żeby... Zdjęcie to, bo ja nie mogę się skupić po prostu. Ale wiecie, jak ona to rozegrała? Bo były 2 buziaki na powitanie i Monika mówi, no że nie, że w Polsce zmierza. Są 3. Nie, ale nie, że ten trzeci w bonusie, tylko od tylko początku. Więc tak, wyszło 5. Tak, bo poprosiłam go o zdjęcie. Normalnie całe się trzęsą, tak jak teraz, jak sobie o tym pomyślę. Zrobiłam z nimi zdjęcie i sam Iker Casillas wyszedł z inicjatywą, żeby... podziękować za zdjęcie i mnie pocałować 2 razy. No ale nie wiedziałam, że to będą 2 razy, więc nastawiłam jakby 3 policzek po tym 2 razie. 3 policzek. Jedyna kobieta strzała policzką. Wiecie, o co chodzi.
Trzeci raz nastawiłaś tak. policzek. No i on chyba skumał, że chciałam go jeszcze raz pocałować, bo mnie tak mocniej przycisnął do siebie i bardziej przytulił. Ja nie wiem, czy od 9:05 nie zbanują nam za to. Tak, i wtedy powiedziałam, nie, u nas są trzy. I wtedy jeszcze raz, więc tak, było 5. Z dwójki gości w tym studiu, którzy są wielkimi fanami Realu, tylko jeden, a właściwie jedna, ja nie lubię tego słowa gościni, więc używam słowa gościuwa. Gościuwa się całowała z Ikerem Casillasem. Mogę wam powiedzieć, że Iker Casillas wczoraj w tym studiu, właśnie na tym BIM-ie oglądał mecz Chelsea-Real i siedział tam w kącie. Tam już się zrozumiem, wiesz. Jest to prawdopodobnie nasz największy kontakt z wielką piłką. Monika, bardzo tobie dziękujemy. Dziękuję za serwis, bardzo. Za tą ekscytującą relację. Ja jestem cały czas roztrzęsiona, więc przepraszam za mój słowotok i ten kłębek nerwów, ale... Pokaż koszulkę jeszcze raz. Ale naprawdę, no coś pięknego i... To jest spełnienie marzeń, żeby poznać legendę Realu Madryt na żywo. Dziękuję. Dzięki wielkie za ten serwis. My sobie wracamy do naszej dyskusji na temat kina. Rozmawialiśmy o remake'ach, Tomek, i to też jest fajne pytanie, które tutaj tobie możemy zadać. Czy ty lubisz w ogóle remake'i? Co o tym sądzisz? Bo teraz w Polsce mówi się o remake'u Samych Swoich, remake'u Znachora. I wydaje mi się, że do obu tych rzeczy jakby Samych pasowałbyś. Swoich, to z tego, co słyszałem, to jest prequel. Że to, czyli coś jakby wcześniejsza historia. Tuż a to nie wiedziałem. Nawet. Ja miałem propozycję bycia na castingu do Samych Swoich, natomiast nie poszedłem na niego, bo uznałem to za absurdalne. Myślałem, że to w ogóle są żarty, ale... Myślałem, że ktoś się wkręca. Że Szymon Majewski gdzieś, no, mamy cię, nagle wyskoczy. Nie było. Ale trochę to tak brzmi. Wiecie, że ja nie słyszałem, że kręcą w ogóle to? Od was się dowiaduję teraz. Jakoś nie doszło do mnie. A to już jest jakieś ogłoszone zwiastuny, czy po prostu? Nie, oni już to... Nie wiem, czy nie nakręcili. Na pewno... A czy nie ma z tym coś wspólnego Artur Żmijewski? Chyba coś ma. Ma reżyserować, dostaje na ucho, tak. No to ma, pierwsze ma sporo wspólnego w takim razie. Ma sporo wspólnego. Nie. No są tak. Znachor widziałem, bo, jakieś zdjęcia. Też scenariusz miałem przed sobą. No tam jest ciekawy, bo tam trochę... ten Znachor, którego znamy z Bińczyckim, jest tam... Ten puszczany w Święta Wielkanocne 11 razy. 20 tysięcy razy, tak, który każdy zna na pamięć. To i gdzieś tam on jednak podobno odbiega od książki, której ja nie znam, i że ten scenariusz nowy jest bliżej książki. Natomiast no, pan Kleks też jest, nie? I to też jest bardzo ciekawe, bo tam nie ma Adasia Niezgódki, tylko Ada Niezgódka. I tam są dziewczynki różne. Czyli Ghostbusters takie. No i w ogóle jest chyba koedukacyjna ta akademia. Chyba tak, chyba koedukacyjna. To może jest mniej creepy niż... To jest zdecydowanie, bo jak ja pierwszy raz usłyszałem, mówię, aha, czyli Ambroży z tymi chłopcami zamknięty. No teraz trochę się dziwnie ogląda to, jak oni tam na, wiesz, idą. Ale wiecie co, ale to też jest znak czasów, bo zobaczcie, wtedy, kiedy to było hitem w kinach, kiedy ja byłem w szkole to było normalne. To było, znaczy, to było normalne. Znaczy, nic, nic, komu to przeszkadzało? To było w sensie, że myśli nikogo nie znający pieniędzy. Wie pan, jak to brzmi, że kiedyś mieszkał stary koleś z bandą chłopaków i nikomu to nie przeszkadzało. Ale akurat muszę wam powiedzieć, że jakoś tam 2 tygodnie temu tę książkę czytałem swojej córce na dobranoc, właśnie Akademia Pana Kleksa, i pierwszy raz o tym pomyślałem niestety, o czym teraz mówicie. Więc, no tak, tak, ale nie, bo to jest ja creepy, moje nie? Czytałem ostatnio Dzieci z Bullerbyn. I tam też są takie motywy, że właśnie, że bity pies, że pan, który po prostu chlał i naparzał swojego psa. I, wesoło. I takie, wiesz, historie, których ja nie pamiętam, że tam były gdzieś, ale są one. Dużo rzeczy by się nie mogło wydarzyć dzisiaj. No. Czy rzeczywiście jest różnica przy kręceniu serialu dla Netflixa, a dajmy na to dla TVN-u czy TVP? Jest pytanie do ciebie od widza. Pod hashtagiem KS Poranek możecie cały czas te pytania zadawać. Oj, to się bardzo, bardzo różnie, bo tak naprawdę to jest kwestia budżetów. Jeżeli budżet jest duży, no to i jesteś w stanie lepiej zrobić, przygotować materiał, pewnie więcej poprawek nanieść wcześniej, lepiej się przygotować, zbudować tę scenografię, zatrudnić, myślę, też lepszych ludzi. Zrobić więcej dubli. Zrobić więcej dubli, wypracować lepsze po prostu emocje. No tak, to wszystko się wiąże z budżetem, ale już to nie jest tak, że budżet jakby Netflixa, każdego Netflixa przewyższa każdą inną produkcję w Polsce. To tak nie jest. No, są w Polsce seriale premium, które posiadają budżety większe, a w Netflixie również są seriale nie premium, które posiadają mniejsze, więc to tak zależy. No ale na pewno
no przy Wielkiej Wodzie chociażby, to tam, tam naprawdę bardzo Netflix pomagał, bo to Janek często też Holubek opowiadał, jak, to, jak oni współpracowali i że to była też taka gdzieś tam przyjemność tej współpracy. Mamy cytat z Tomka o finansach. Kilka ciekawych cytatów tutaj jest, a ten dotyczy finansów akurat. Aktorzy w Polsce nie posiadają takich finansów jak za granicą, to akurat nie jest zaskakujące. To są zupełnie inne pieniądze. Teraz mamy wysoki poziom inflacji, więc nie ma o czym mówić. Faktycznie tak jest, że jeśli chcesz dobrze żyć z aktorstwa w Polsce, to musisz być w aktorskim mainstreamie. Cała reszta, bo tych aktorów jednak rok w rok z różnych szkół wychodzi cała masa. Każdy z sercem pełnym nadziei, że te role będą przychodzić. Każdy... Potem przychodzi taki trudny moment, kiedy aktorzy czekają tylko, żeby w ogóle być zaproszonym na casting. Bo pewnie są też takie momenty, kiedy nawet nie przychodzą zaproszenia na castingi. To jest już w ogóle najgorszy moment dla aktora. Ale poza mainstreamem tej kasy nie ma dużo w branży, prawda? Nie ma. Znaczy, trzeba szukać jej w reklamach. Sytuacja, w której ja teraz się poruszam, no to tam nawet chyba ktoś określił, już nie pamiętam, który aktor, ale to gdzieś tam na teatrze kiedyś zamieścił. Znaczy ja jestem chyba w takim 2% uprzywilejowanych aktorów, nie? Ja w tym momencie mam taką sytuację. Aż tak? To jest tak, mała grupa? Tak, bo to jest bardzo mała grupa. Nawet ilość aktorów, których ja znam, oraz ilość teatrów, w których aktorzy jakby grają, no to rzeczywiście, no ci, którzy gdzieś tam utrzymują się z tego na, powiedzmy, takim średnim poziomie, znaczy, że nie są jakieś bogaci, ale też nie są na najniższej krajowej. No ich niewielu. No ich jest powiedzmy z 10%. No na pewno to też wynika z tego, że jeżeli ktoś się, niezależnie od tego, czy artystycznie, czy komercyjnie, ale się spodobał, no to zależy producentom, żeby twarz, która przyciągnie ludzi mieć, więc jakby ta osoba dostaje, a potem rozmawiasz ze znajomymi aktorami, którzy mówią, o, poszłam na ten casting, a zawsze dostaje ta jedna dziewczyna, zawsze dostaje ten sam chłopak, bo producent woli mieć kogoś, kto już się ograł, ale wtedy to jest zamknięte koło i ci ludzie cały czas nie mogą się, wiesz, dopóki ktoś nie zaufa. Maciek, nie tak... wywołałeś dobry temat też i cytat kolejny z Tomka. Ja aż byłem zaskoczony, że tak odważnie powiedziałeś, ale totalnie się z tobą zgadzam. A co do Julii Wieniawy, to Julia nie jest aktorką, jest celebrytką. Przez to, że ma mocno rozbudowane media społecznościowe, to jest chętnie zapraszana do produkcji filmowych. Znam wiele aktorek, które są od niej lepsze i zdolniejsze. Nie powiedziałeś tutaj ani jednego zdania, które byłoby fałszywe, które byłoby nieprawdą. To też jest twoją dużą zaletą, że mówisz to, co myślisz. I tak jest dzisiaj, że ktoś, że czasami role się dostaje na zasięgach tak zwanych, prawda? I to, jest to trochę bolesne dla aktorów, którzy poświęcili swoje życie kształcąc tak, się w jakby, kierunku znaczy ten cytat aktorstwa. Był, mam wrażenie, troszkę że... Troszkę wyrwany z kontekstu. On jednak był z kontekstu, on był troszkę jednak zmanipulowany, bo to nie było aż... Znaczy, inaczej. Jaki był cel mojego tego w ogóle cytatu? No bo ja z szacunku dla wszystkich aktorów i aktorek kończących te szkoły teatralne... Stawałeś który w ich obronie, ja znam, a nie atakowałeś Julię Wieniawę. A nie atakowałem Julię Wieniawę, bo przede wszystkim ten kontekst, który gdzieś tam obudowałem, to o Julii Wieniawie wcześniej czy później mówiłem w tym samym wywiadzie. Nie wiem, czy on w ogóle został tam zamieszczony, ale że przede wszystkim to jest wielki szacunek dla mnie i podziw za to, jaka ona jest pracowita, nie? To, bo to nie jest tak, że to jej przyszło z nieba, to jest ciągła praca. Z tego, co wiem, jest na jakichś warsztatach teatralnych, to znaczy, że jest jakiś tam rozwój i kształcenie się z tego w tym temacie, czyli aktorstwo. Natomiast, kurczę, aktorstwo to nie jest tylko bycie takim, jakim się jest i wchodzenie po prostu z tym całym po prostu dobrodziejstwem inwentarza na plan zdjęciowy i granie. No to jednak jest tworzenie postaci. To jest, no to jest szereg rzeczy, które trzeba wcześniej przygotować. I mam wrażenie, że jeżeli tego nie masz warsztatowo, no to tego nie umiesz zrobić po prostu. A wiem też, że przez zasięgi nie tylko ona, ale parę osób jest obsadzanych właśnie zasięgowo. No i też to z jednej strony jest we mnie wielka na to niezgoda, a z drugiej strony rozumiem, dlaczego tak się dzieje, nie? No bo ale wiesz, to jest kwestia... Ja ci mogę powiedzieć, że z mojej perspektywy, to nie jest tak jakby widoczne, jakby out there, jak w przypadku aktorów, ale też jest czasami tak z reżyserią, że wiesz, że to, że teraz jest jakby kultura wizualna, jest tak powszechna i wszyscy mogą tworzyć treści, wszyscy chcą być, wiecie, filmowcami, że nagle do czegoś jest zatrudniany ktoś, kto potrafił nagrać coś, co wygląda jak
coś filmowego, a potem się dziwią, ej, ten człowiek nie umie pracować z aktorem, ej, ten człowiek nie umie opowiadać historią, to się nie montuje. I z mojej perspektywy jest właśnie to, no kurczę, po coś się też poświęcało kilkanaście lat życia, żeby się w tym szkolić, wiesz, nabijać warsztat, dostajesz, kurczę, dyplom ze szkoły podpisany, że to umiesz, dostajesz nagrody na festiwalach, a potem idziesz i mówią, nie, nie, ty nie rób filmu, a dostaje ktoś, kto nie ma o tym pojęcia i nie chodzi mi o to, że musisz kończyć szkołę, tylko o tym, że on wejdzie i nie będzie wiedział, co tobie powiedzieć, żebyś zagrał to, co masz zagrał, nie będzie wiedział, jak postawić kamerę, żeby to się zgodziło i potem ludzie się dziwią, to nie ma sensu. Jeżeli reżyseruje to ktoś, to nie, nie chodzi mi o wykształcenie. Maciek, że to nie zapowiedź ogólnie o świecie naszym, w sensie takim, że uwalnianiu zawodów, no bo taksówkarz pewnie też się denerwuje, że każdy może dzisiaj przewozić. No to ludzi, prawda. Znaczy, może to brzmi jakoś dziadersko, bo ja właśnie nie chcę brzmieć tak, że ojej, trzeba być, zupełnie nie o to chodzi, tylko chodzi mi o to, że to, co jest chyba najsmutniejsze w tym, o czym mówimy, to, że jakby taki twardy warsztat nie jest wcale dla kogoś argumentem, żeby kogoś zatrudniać, jest, a powinien być, no, nie? Poza innymi czynnikami. To jest raz, a dwa, że później też temu tej Julii Wieniawie powiedziałem, że jestem nawet sobie w stanie wyobrazić, że wiele aktorów czy aktorek z tymi swoimi marzeniami, które miały w szkole i z tym, że wielokrotnie przegrali castingi i że to jednak mocno aktorstwo bazuje na jakiejś tam pewności siebie, którą tracisz za każdym razem przegrywając. Myślę, że na takim bezpośrednim castingu bardzo często jestem w stanie sobie wyobrazić, że Julia wypada nawet lepiej niż część aktorów dyplomowanych, którzy po prostu nie mają tej przebojowości, pewności siebie. Pewności siebie zbudowanej. Zastraszeni, że od tego zależy. Tak, tak. Jej nie mają luzu. Tak, życie, no nie mają tego luzu, który jest niezbędny do właśnie wzbudzania emocji. Więc koniec końców, nie wiem, czy to było jakoś takie okej z mojej strony. Ja tutaj Julii Wieniawy na pewno nie chciałem obrazić. Chciałem tylko dać, znaczy to był jakiś rodzaj przykładu, no. Myślę, że też nie powinna się obrazić, bo wie dobrze, że będąc na świeczniku i będąc influencerką, no to wie, że można ją w zasadzie dawać do cytatów. Bardzo ciekawe pytanie jest na czacie. Czy trudne dla Tomka jest to, że regularnie dostaje propozycje filmowe, a żona ostatnio nie? To jest trudne dla żony przede wszystkim, nie dla mnie. Znaczy dla mnie też poniekąd, no bo wiem, że ona jest po prostu świetną aktorką, wiem, że jest zdolna i to mówię obiektywnie, chociaż z pewnością ktoś powie, jak możesz powiedzieć obiektywnie, jak z nim żyjesz, ale tak obiektywnie pamiętam jeszcze z czasów szkoły teatralnej po prostu, no jest świetną aktorką, ale czy tutaj jej gdzieś zewnętrzność, bo ma, no jest charakterystyczna, że tak powiem, w urodzie, no nie ma tej przestrzeni, ale też wiemy, z czym się zmaga i wiem, że ona jest bardzo dzielna, bo ona teraz sobie trochę inny zawód zaadaptowała na swoje potrzeby, a propos zmiany zawodów i wchodzenia, no bo teraz tak naprawdę mocno tam się angażuje w robienie wnętrz i dobrze jej to idzie, zresztą bardzo dobrze, ale gdzieś to oczywiście to marzenie o aktorstwie, a jeszcze przy mnie, który dużo gra, no to jest ciężkie. A powiedz Tomek, bo ja znowu mamy pewne podobieństwo, bo ja też mam związek osób, które uprawiają ten sam zawód. Moja żona jest reżyserką, reżyserem. No, reżyserka to jest pomieszczenie. Moja żona reżyseruje, więc jesteśmy małżeństwem reżyserującym. Ty masz małżeństwo aktorskie i czasami ludzie mówią, jak to możliwe? Pamiętam, profesor w szkole mi powiedział, jak wzięliśmy ślub, życzę wam, żebyście byli tym wyjątkiem, któremu się uda, bo on miał za sobą nieudane małżeństwo z znaną panią reżyser. I jakby chodzi o to, że jakby mnie zaskakuje, że ludzie zakładają, że to jest problem, jakaś rywalizacja, bo u nas to działa tak, że my rozumiemy, na czym polegają nasze zawody, wspieramy się w tym, w ogóle nie rywalizujemy, pomagamy sobie, więc też chciałem cię o to zapytać, bo wiadomo, że też małżeństwa aktorskie, aktorzy, emocje i tak dalej, ale też wydaje mi się, że wtedy działa ten motyw tego rozumienia, na czym polega czyjś zawód, który ma te wszystkie elementy, o których gadamy, nie? No ja nie wiem, ja myślę, znaczy też absolutnie mnie kama wspiera. De facto mogę w ogóle uprawiać ten zawód w takim natężeniu, jakim to robię, też tylko dzięki niej tak naprawdę, bo ona mi wszystko ustawia, pomaga, a kiedy mam problem rzeczywiście, czy z rolą, czy z czymś, no to też do niej przychodzę konsultacje i ona mi część ról poniekąd ze mną zbudowała, więc to też nie jest tak, że... No i odpowiedź na pytanie jest takie, nie jest to trudne, bo nie gra dlatego, bo zajmuje się budowaniem ról Tomka, no po dokładnie, prostu. Dokładnie. A z drugiej strony mówi, że ta zazdrość, oczywiście zazdrosna jest jakby w tym kontekście, że ja dużo pracuję,
ale no nie jest bezpośrednio, ponieważ jednak ja nie zabieram jej ról, ponieważ mam męskie role. Więc zastanawiam się tylko, jakbyśmy byli parą lesbijską na przykład, czy w tym momencie byśmy się... To byłoby trudniejsze. No, byłoby trudniejsze, nie? Wtedy, jest, ale... Jest też pytanie na czacie, Tomek, takie dość ciekawe, czy method acting jest dla ciebie pozerstwem, czy rzeczywistym przygotowaniem do roli? Może jakaś anegdota z niecodziennej formy przygotowywania się do roli? Znaczy w ogóle, ja pamiętam, że w szkole teatralnej bardzo chcieliśmy, bo tam było dużo osób już zafascynowanych method acting, docierały do nas, no bo to już, ja studiowałem w czasach, kiedy już był jakieś tam podwaliny internetu, można było więcej rzeczy zobaczyć z zagranicy, aktor studio i te klimaty, miałem kilku kolegów zafascynowanych tym, więc sobie to oglądaliśmy, ale prawda jest taka, że rzeczywiście oczywiście tam to jest jakaś ta metodologia tworzenia postaci pomagająca w budowaniu. Tam jest po prostu to przygotowanie, jakie kroki trzeba wykonać, żeby postać zbudować. U nas tego trochę nie ma, ale pamiętam Krzysia Globisza, który był moim prorektorem i on miał bardzo ciekawe podejście, ale dla mnie jedna z większych nauk, które wyniosłem ze szkoły, mimo że nie miałem z nim zajęć, bo mnie kiedyś wezwał do siebie do gabinetu i mi tak opowiada, że mówi, pamiętaj Tomeczku, bo widocznie mnie zaprosił, bo mi szanował jakoś, mówi, że Tomeczku, pamiętaj, bo cię Segda cię nauczy metody Segdy, a cię nauczy Trela metody Treli, a będziesz Sztur, to cię nauczy metody Sztura. I tam wymieniał kilku jeszcze innych profesorów, ale chodzi o to, żebyś na koniec, jak wyjdziesz, żebyś miał metodę Szucharda, nie? I to było takie piękne nauka dla mnie, bo bardzo często wychodzą ze szkół ludzie, którzy po prostu kopiują swoich profesorów. No ale wtedy to nie działa, bo nie jest związane z twoją osobowością. No tak. Czasami nie jesteś w stanie pewnie w ogóle tego zrobić. Nie, to nie ma sensu. Tak samo jak ja, jeżeli reżyserujesz, to też robisz to w stylu, który jest zgodny i uczciwy z twoją osobowością. Ja na przykład jestem osobą, która dużo żartuje i bardzo chcę, żeby wszyscy czuli się potrzebni, żeby był entuzjazm i tak dalej, ale mam znajomych, którzy są dużo bardziej spokojni, wycofani i to też jest okej. I bez sensu, gdyby oni próbowali być mną, a ja bym próbował być nimi, być poważnym panem reżyserem, nie? I jakby jednocześnie za tym stoi ta sama podwalina szacunku komunikacji, jakby tego, że... No, ale jeżeli chodzi o kino, to myślisz, że będąc właśnie, jak opowiadasz, że mając taką osobowość, jesteś w stanie, albo masz takie samo prawo zrobienia filmu, który jest na przykład spokojny, a tamten kolega ma takie same, tak, no właśnie, które jest wesołe i absolutnie, wiesz, no tak absolutnie, samo, nie? Absolutnie, więc, to nie ma żadnego znaczenia. To, co myślę, że jest najważniejsze, co teraz nie mogę mówić, ale za parę miesięcy coś wyjdzie, co teraz robię, na co bardzo czekam i tam jakby udało się zrobić, to jest bardzo, bardzo jakby duża rzecz, jest dużo osób zaangażowanych, a udało się wszystko robić w atmosferze bez spiny, bez konfliktów, z szacunkiem, z radością i mam tak w gronie też moich różnych kolegów taką nadzieję, że będziemy zmieniać też to, że ten system, wiecie, filmowy. Oparty na jakby... Przemocy. Nazwijmy to pewnie, na przemocy, na agresji, na statusach, na udowadnianiu sobie czegoś, nie wiadomo dlaczego, będzie powoli odchodził i jakby będziemy się nawzajem pokazywać, udowadniać ludziom, bo przykro jest, patrząc, jak ja słucham historii, wiecie, ludzi z ekipy filmowej, którzy pracują 30-40 lat, że ktoś mi dziękuje, że go o coś zapytałem, a nie wymagałem tego i mam takie... że trzeba naprawdę to zmieniać, bo te zawody, myślę, że się ze mną zgodzisz, no nikt nam nie każe robić, to jest spełnienie marzeń, uprawianie takich zawodów. Tak. No. I kurde, wiadomo, że mają swoje trudności, ale nikt się do tego nie zmusza. Więc no nie, idziemy tam, bo chcemy to robić. To jest przywilej, nie? Robienie przywilej filmu w ogóle, i to jest nie? przygoda, przywilej i kurde, super rzecz. Więc ludzie, którzy przychodzą tam wkurzeni na cały świat po to, żeby się wyładować nareszcie, może nie powinni tego robić. Filip pisze, proszę pozdrowić pana Tomasza. Siedzieliśmy obok siebie na meczu Polska-Kazachstan na Stadionie Narodowym za czasów kadry Nawałki. Jeszcze jeden cytacik, poprosimy Stomka. To jest mój ulubiony, szczerze mówiąc. Nie mam nic do Patryka Wegi, ani do ludzi, którzy grają w jego filmach. Przede wszystkim mam chyba inne wyobrażenie filmu. Jego filmy zaczęły być opowiadaniem dowcipów i to jeszcze takich starych, które już dawno wszyscy znają. Nie są śmieszne, a on je kręci i bez żadnego ciągu przyczynowo-skutkowego łączy, nazywając filmem. No to jest piękne, nie da się tego skomentować, to jest piękne. Nawet nie wiem, o co cię teraz poprosić, ale... Zgadzamy się chyba co do tej twórczości. Mówię o komediach romantycznych, rozumiem, że to też jest taka rola, którą byś odrzucił.
Tak, zdarzyło mi się nawet już raz odrzucić. No i chyba już wtedy już nasze drogi ostatecznie się nie, miałem tam raz propozycję, ale też śmiesznie, bo chyba nas pięciu tę samą rolę odrzuciło i to jest też niebywałe, że no to wszyscy mieli to wrażenie i to przeczucie co do Patryka. A teraz jeszcze z tą jego przemianą, albo z tym w ogóle ostatnim projektem, nie wiem jak to nazwać, bo filmem, ale ja czasami nawet... Nie wiem jak to nazwać, bo filmem. Nawet czasami sobie myślę, że to wręcz trzeba obejrzeć, żeby mieć... No nie wiem, że... No bo to jest tak absurdalne, znaczy to jest tak niefilmowe, to jest tak, tam się tak nic nie zgadza. Ta nawet kolor korekcja się nie zgadza między poszczególnymi scenami. Te dialogi, to znaczy ten wyrzyk auto miłości, to jest tak wstrętne i absurdalne, że ja nie wiem. No i on to nazywa filmem, w którym oczywiście jest znowu jakaś jego przemiana. No czy w te przemiany to nie wiem, czy ktokolwiek wierzy poza nim sam. A mnie ciekawi bardzo to, że ten pierwszy Pitbull, serial, który on robił, był super. Bardzo mówię, często jest to podnoszone. Mówię to, ja ten pierwszy sezon, który on robił, uwielbiam. Mhm. Uważam, że on świetnie grany, mega wciągający, jest bardzo prawdziwy, wierzysz w te postacie i nagle, kiedy on dostał, o czym rozmawiamy, dostał warunki, dostał jakby wolność, to nagle się okazało, że może jednak opowiadanie historii nie jest najważniejszą rzeczą. No i teraz pytanie jest też, czy rzeczywiście można tak daleko od siebie odbiec, czy jednak ktoś mu pomagał w robieniu Pitbulla pierwszego? No wiesz, to pamiętam, że pierwowzorem tego był też, polecam państwu, znakomity dokument, znaczy taki dokument telewizyjny Prawdziwe psy, który robił Krzysztof Lang. Mhm. I Wega, jeżeli się nie mylę, był jakimś redaktorem czy asystentem tam. Mhm. Tam są te legendarne sceny, jak na przykład to on zrobił tam, jak, że babka dostaje papierosa i mówi dobra. I mówi, że kto go zabił. Bo nie może już wytrzymać, musi zajarać szluga. Tak. Albo ten Sławomir Opala, świętej pamięci, czyli pierwowzór Despero, który mówi, że tam samotność jest wtedy, jak każdy tramwaj jest dobry. Albo wspaniały tekst, że jak ktoś nie chce otworzyć drzwi, to trzeba mu to, no nie mogę użyć przekleństwa, ale trzeba mu te drzwi jakby usunąć z miejsca. Więc super są te prawdziwe psy i może ten Krzysztof Lang tak naprawdę ma też dużą rolę miał w tym Pitbullu, ale to jest jakieś takie szlachetne w ogóle, ten Pitbull jest naprawdę taki i potem bierzesz sobie Pitbulla i wiesz, flash forward do... No nie wiem, ale nie wiem, czy był jakikolwiek jeszcze dalszy film, który mógłby chociaż blisko tego Pitbulla, jego film, który mógłby blisko tego Pitbulla być, więc się zastanawiam mocno nad tym, nad autorstwem, naprawdę, bo to, znaczy to nie jest tak, że ja mam jakieś wiadomości, tylko jest... Ale jest parę osób, typu na przykład wiem, że Michał Oleszczyk staje się czasami takim adwokatem diabła, że mówi, że no wiadomo wszystko, ale że na przykład niektóre z tych filmów mają bardzo taki, że jest to bardzo osobliwe w takim sensie, że jak się weźmie, może nie te... Osobliwe, tam jest Dwegi rozpoznasz z daleka. Więc jakby gdzieś tam tutaj jest autorskość. Tomek, ja zawsze cenię autorskość. Na koniec, bo powolutku będziemy dryfować do brzegu, chciałem ciebie zapytać o te właśnie twoje przemiany. Od chłopaka, który grał Fokusa w Jesteś Bogiem i takiego szczypiorka do poważnego mężczyzny, który dostaje wyraziste męskie role. Też opowiadałeś o tym, że to się wiąże czasami z koniecznością przybrania przybrania na masie. Czy nie ma takiej obawy w aktorze, że wejdzie w tę rolę poza kamerami właśnie takiego gościa, no, który musi trzymać swój wizerunek, który zbudował poprzednią rolą i że wejdzie do jakiejś szufladki właśnie takich gości? Czy starasz się szukać takich rzeczy, które właśnie złamią to? Nie, no cały czas staram się znajdować coś, co złamie i czekałem długo i się w końcu doczekałem, ale to tylko oczywiście... Znaczy, możesz powiedzieć nie powiem, czego. Nie powiem czego, ale doczekałem się... Obaj na coś czekacie, nie możecie powiedzieć ale na co? Ale doczekałem się czegoś, że mogę znowu zmienić radykalnie wizerunek, chudnę w tym momencie. Ile musisz zrzucić? 30 kilo, więc jadę ostro, w treningach jestem od 1,5 miesiąca, więc to jest powolutku się wszystko zaczyna, ale mam na to dość dużo czasu, więc tak do początku przyszłego roku, więc to będzie taka znowu zmiana, która mi gdzieś znowu odszufladkuje, jeśli jakaś szufladka mogła wpaść. Ale też mi się nie wydaje, a po czym to wiem, że nikt mnie na ulicy nie rozpoznaje. Czy w tramwaju, czy w metrze. I chyba to jest okej, nie? Znaczy, że byłem zresztą z moim przyjacielem Pawłem Domagałą na stadionach kilka razy, czy tam nawet się w Chorzowie na meczu ze Szwecją, tym naszym barażowym, czy właśnie ostatnio byliśmy też na Narodowym, oglądaliśmy mecz. To jest niebywałe, nie? No bo Paweł nie może przejść
Paweł jest bardzo charakterystyczny. Pół metra. Ale chyba bardziej ze względu, i tu znowu klamra do Ediego Nketiacha, któremu, jeżeli to jest on, że mu zabraniają rapować, bo jest aktorem, ktoś mógł powiedzieć, no niech Paweł się skupi na graniu, a nie śpiewa, ale ma totalnie udaną karierę. Tak, muzyka ma bardzo dużo wielbicieli. I oni mu z tego śpiewu, ale to jest niesamowite, bo Polacy, pijani Polacy na stadionie, którzy krzyczą do niego: Piotrek, chodź, tu zrobimy sobie zdjęcie, nie? Już nie chcę tłumaczyć, że jest Paweł, ale po prostu on nie ma życia. 90 minut spędził po prostu na tym, że cały czas musiał odmawiać, że przepraszam, sytuacja prywatna, nie robię teraz zdjęć sytuacji prywatnej. No nie chciałbym być. A ja w tym wszystkim sobie tak stałem i sobie mecz oglądałem, więc mam takie... A tam patrz, ten gość obok tego Piotra domagał. Tak, jest, tak. Jest podobny do tego aktora. A nie pamiętam, kurczę, no ale mam na końcu języka. Więc gdzie on mógł to grać? Było bardzo przyjemne. Zerknijmy jeszcze, co dzisiaj ciekawego będzie w kanale sportowym. Ja też za chwilkę zaproszę na jutrzejszy poranek. To jest właśnie to. Zapowiedź meczów Bayern, Manchester City, Inter, Benfica o 10:00, 16:30 Świat Sport Polityka, 19:30 Nie Gadają. Gościem dzisiaj Sebastian Karpiel-Bułecka i 23:00 Hyde Park po ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. My powolutku będziemy kończyć, zapraszając na jutro. Jutro skład, mam nadzieję, że niczego nie pomylę, czyli Człowiek Warga, Gapek, czyli Kamil Gapiński, i Wyguś, który będzie tutaj debiutował, także z tego miksu boję się, że może coś wybuchnąć w tym studiu. Dzisiaj w tym studiu było dużo merytorycznej dyskusji na temat aktorstwa, przynajmniej taką mamy nadzieję. Tomek Szuchart był naszym gościem. Tomku, dziękujemy ci bardzo za to, że wpadłeś. Maciek Buchwald. Przemek Rudzki. I zapraszamy na wszystkie produkcje dzisiejsze, a także na jutrzejszy KS Poranek od godziny 7:30. Dziękujemy wam bardzo za minione 2 godziny. Cześć.